Zapraszamy na MMA Tonight. Witam was serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Mariusz Olkiewicz się kłania. To 154. podcast od IndyCage.pl MMA Tonight. A w nim podsumowania UFC 230 i UFC Fight Night 139 w Denver. Nowe sprawy bieżące, nowe zestawienia oraz krótkie zapowiedzi gali DFN 4, czyli Dragon Fight Night w Legionowie oraz wywiady. A w tym wszystkim będzie pomagał mi niezmiennie Michał Malinowski. Witam serdecznie. Tak jest, no wracamy po takiej, no tam dłuższej, to mocne słowo, no po dwutygodniowej przerwie spowodowanej jak zwykle tym samym, czyli brakiem czasu. Natomiast oczywiście no wynikało to też z tego, że aż tak dużo się nie działo. Ja wiem, że UFC 230 powinno być jak najszybciej podsumowane, natomiast umówmy się, nie była to gala roku. Mimo, że być może na karcie znajduje się walka roku, ale nie wzbudziła ta karta tyle emocji, ile gale w Nowym Jorku zwykle wzbudzały. Ale nie będziemy wam ściemniali, że to jest główny powód. Powodem oczywiście jest czas, ale tym razem udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że w weekend będziecie chcieli posłuchać nas, znajdziecie czas, żeby odsłuchać te półtorej, pewnie dwie godziny. No jak ja to mówię, to nie wiem, ile to będzie trwało, wy już wiecie. O wywiadzie z Martinem, o którym miałem powiedzieć na początku, powiem, o którym miałem powiedzieć na początku, powiem jednak na końcu, więc do tego wrócimy po zapowiedziach, a tymczasem przechodzimy do podsumowania gala UFC 230. Na początek Marcos Rogério de Lima pokonuje Adama Wieczorka jednogłośną decyzją sędziów 30-27, zero kontrowersji tak naprawdę. Wszystko, większość tak naprawdę, jak jeżeli nie wszystko na temat walki zostało powiedziane, no ale Michał, czy ty masz może jakiś wniosek odkrywczy po takim czasie, z takiej perspektywy czasu, czy jednak nie powtórzysz nic nowego, co mówili do tej pory inni eksperci? No chyba nie powtórzę nic nowego, nie wniosę do tej dyskusji kompletnie nic nowego. Adam Wieczorek wyszedł do tej walki, to wziął walkę na ostatnią chwilę, to było niestety widać. Zarówno tlenowo, jak i no w każdym aspekcie walki bez liczek jednak był lepszy od Adama. Adam nie mógł się za bardzo rozwinąć, nie mógł postawić warunków mu żadnych. Bez liczek go zmielił. To według mnie to nic nie zmienia w Adamie Wieczorku. Dalej jest dla mnie zawodnikiem świetnym. Szkoda tej porażki, no zaryzykował, wziął walkę na ostatnią chwilę. Przegrał z Kretesem. Wydaje mi się, że wnioski zostaną wyciągnięte. Kolejny raz tak nie zrobi. Szkoda, była szansa. Wydaje mi się, że gdyby Adam Wieczorek był w pełni sił, gdyby był w swoim normalnej dyspozycji, czyli po pełnym obozie przygotowawczym, brazylijczyk był jak najbardziej do zrobienia i ten brazylijczyk przegrałby ten pojedynek z Adamem. Niestety Adam wszedł na 3 tygodnie przed walką, czy też 2 tygodnie, już dokładnie nie pamiętam. On tydzień chyba nawet tam było jeszcze no, krócej chyba. Bardzo krótko, tak? No w każdym razie no, tam nie było szans, żeby się przygotować na ten pojedynek. No ale Adam to wziął i trzeba nie patrzeć na to, że czy wziął pełen okres przygotowawczy, czy też nie. Wszedł do walki, należy go oceniać pod kontekstem tym, co zobaczyliśmy. Wyglądał bardzo słabo. Brazylijczyk był lepszy zarówno w stójce, jak i parterze. Adam kondycji nie miał po 6 minutach walki i słusznie ten pojedynek przegrał. 30-27 to jest słuszna punktacja tego pojedynku. Nie mam nic ciekawego do dodania tak naprawdę, no bo tak to wyglądało, jak powiedziałeś ty, jak powiedziała większość osób, która komentowała ten pojedynek w komentarzach, wśród fanów, wśród ekspertów, trenerów i tak dalej, nie ma tutaj nic ciekawszego do powiedzenia, natomiast no, nie mam z tym problemu, jakby, znaczy inaczej. Ja inaczej traktuję zawodników, którzy mają pełen obóz przygotowawczy i podczas niego walą w chuja, albo zawodników, którzy mają pełny okres przygotowawczy i go nie wykorzystują, a inaczej traktuję takich, którzy zrobiliby to najlepiej jak potrafią, czyli tak jak zwykle, ale nie mieli na to szans, natomiast podejmują ryzyko i dają z siebie tyle, ile mogą w danym momencie. I umówmy się, no Marcos Rogério de Lima jest w zasięgu Adama Wieczorka, natomiast wypadkowa tego, że walka była wzięta na ostatnią chwilę, daje taki, a nie inny efekt, no ale pamiętajmy, że UFC jednak inaczej patrzy na zawodników, którzy biorą zastępstwo w ostatniej chwili. Adam tą walką dużo, gdyby nie zaliczył dzwon w pierwszej minucie, to może byłoby inaczej, albo gdyby został zdeklasowany, natomiast wziął na ostatnią chwilę walkę, ale wytrzymał 3 rundy, dał radę przewalczyć 3 rundy, nie pokazał się wcale źle w tej walce.
fatalnie, w sensie tak jakby jak na zawodnika, który przygotowywał się, cokolwiek to znaczy, wziął walkę z tygodniowym wyprzedzeniem czy dwutygodniowym, to naprawdę szapoba, także no tyle tylko, że trochę rekord popsuty, no i w ogóle w rozrachunku jakby, nie daj Boże, przyszła druga czy trzecia porażka, no to trochę komplikuje sprawę, no UFC to będzie pamiętało, no ale jednak warto byłoby się zrehabilitować. Sztab Adama i Adam na pewno nie biorą takiego scenariusza w ogóle pod uwagę. Polscy kibice na pewno również, także trzymamy kciuki za Adama, czekamy na powrót i tyle. A czy następnym razem weźmie tę walkę z takim wyprzedzeniem? No, czas pokaże, pewnie się dwa razy zastanowi, albo raz więcej niż w tym wypadku i po prostu, bo bilans zysku strat nie zawsze musi wchodzić na plus. No, w jego wypadku przy 2-0 mógł to ryzyko podjąć, rywal był w zasięgu i tyle. No, może kiedyś przyjdzie panom się zmierzyć ponownie. Teraz walka, która tak naprawdę no, będzie kandydatem do walki roku na pewno, to w ogóle nie podlega wątpliwości. Matt Frevola, Lando Vanata. Jak rozmawiałem z wieloma osobami gdzieś, które już kumają te MMA, już coraz więcej osób kuma na poziomie UFC, nie mówię o poziomie KSW, wśród znajomych, którzy gdzieś tam wiedzą, że ja też gdzieś tam w tym, mówiąc kolokwialnie, siedzę. No to ciężko było przebić się, nie czaili walki i nie wiedzieli, kim jest Matt Frevola, Lando Vanata, robili oczy. Dużo więcej dyskutowali na temat main eventu tej gali, czy walki, czy nokautu, szczególnie nokautu Rodriguez'a na Jungu. No to tak naprawdę nawet ktoś znajomy pokazał mi filmik, zanim ja zobaczyłem, bo byłem w pracy od 7 rano, więc tak naprawdę jak wstawałem, to toczyła się walka Cerrone z Perry i w drodze do pracy odbył się nokaut, że tak powiem. Więc tak, no Frevola Vanata nie jest walką, która tak mocno przebiła się do świadomości fanów, że tak powiem, różnej maści. Natomiast no, w środowisku na pewno będzie doceniona. Zresztą punktacja mówi sama za siebie. 29-28, 28-28, 28-28 to jest remis. I trzeba tutaj po prostu dodać, że jedna runda jest 10-8 dla Matta Frevoli, druga runda jest 10-8 dla Lando Vanaty, dokładnie to chyba trzecia, żeby być już skrupulatnym. No, piekielnie dobry pojedynek, no, rewelacyjne starcie, naprawdę knockdowny sypały się jak z rękawa. No, nie spodziewałem się, znaczy moja punktacja była trochę odmienna, nie ukrywam, mi się wydawało, że jednak Lando Vanata wygrywa ten pojedynek, że nie będzie takiej porcji punktowej, nie wiedziałem, że któraś runda będzie 10-8 w ogóle, ale no, gdzieś dawać to w takich pojedynkach, natomiast pojedynek, czy wynik punktowy nie oddaje do końca pojedynku, trzeba to zobaczyć, naprawdę nie warto słuchać na temat tego pojedynku, warto go po prostu obejrzeć. No, Lando Vanata staje się powoli jak Justin Gaethje gwarantem dobrej walki, krwawej walki, mocnej walki i tego zawodnika trzeba obserwować bez względu na to, na jakim poziomie karty walk się znajduje. Michał, chciałbyś coś dodać? Ja uważam, że nie będzie to walka roku. Była walka to świetna, ale dla mnie walką roku jest inne zestawienie. No tak, do którego z pewnością przejdziemy. No niemniej jednak, jak będziemy wybierali Naj 2018, no to z pewnością walka Frevola Vanata zagrzeje tam miejsce jako jedna z pięciu nominowanych i z pewnością nie tylko ja oddam głos na ten pojedynek, natomiast no fakt, konkurent olbrzymi, cieszy to, że te walki, że konkurs nie rozstrzyga nam się na początku roku, bo bywało tak często, tylko jest jeszcze szansa na to, że w ogóle te walki zostaną zdeklasowane, no bo pamiętajmy, że przed nami jeszcze kilka gal, weekend w weekend tak naprawdę, gal UFC, także jeszcze jest tego dużo, dużo szans, wiele pojedynków, kilkadziesiąt pojedynków, które mogą być walkami roku, a wiemy, że tam są naprawdę mocne starcia z tak naprawdę z ostatnią walką w tym roku włącznie. Czekamy w takim razie. Izrael Adesanya pokonuje Dereka Brunsona przez techniczny oko w rundzie pierwszej, 9 sekund przed końcem pierwszej rundy. Powiem szczerze, że jestem lekko zaskoczony łatwością, z jakiej Adesanya pokonał Brunsona, bo o ile poprzednie rywale Izraela Adesani to nie byli rywale poziomu Brunsona zdecydowanie, no to Derek Brunson jest już rywalem naprawdę z czołówki, to jest naprawdę bardzo mocny zawodnik i spodziewałem się dużo większych problemów, które stworzy Adesani, no jednak Adesanya potwierdził się tą wygraną, no to już jest rywal naprawdę z top 10, mówię o Brunsonie, także niezwykle cenny skarb, najważniejsze zwycięstwo w jego karierze.
i potwierdził naprawdę swój wielki talent. Nie można już mówić o nim, że jest talentem, że jest budowany przez UFC, wprowadzony przez na spacerek, tylko naprawdę nokautem na Brunsonie potwierdził wszystko, co dobre, co się o nim mówi. Zrobił to naprawdę z wielką, wielką łatwością. Nie było nawet momentu, w którym Derek Brunson zagroziłby Adesanii. Także wielki występ tego młodego chłopaka. Jestem ciekaw, co dalej, no bo to jest chyba 15-0 w tej chwili i naprawdę nadzieję na dużo, dużo więcej. Także jego styl walki na pewno porywa, jego nokauty porywają tutaj także, zrobił to w mega widowiskowy sposób, na rywalu naprawdę bardzo mocnym, jak już powiedziałem. Także no duże wow, naprawdę duże wow. Jestem ciekaw, co dalej, bo Adesanya naprawdę pokazuje, że z walki na walkę się rozwija. Te jego szlify kickbokserskie robią wrażenie na każdym, absolutnie każdym. Wszyscy mówią o tym jego parterze, tylko tego jego parteru nikt nie widział praktycznie, no bo wszystko kończył tam przez nokauty. Także no wielki, naprawdę wielki występ, wielki talent. Trzeba go obserwować, brać na poważnie i rozważyć go już naprawdę bardzo, bardzo serio w kontekście nawet walki o pas, bo za chwilę jedna wygrana z rywalem blisko top 5, no i on będzie w cisłej czołówce. No co do kolejnego zestawienia i tego, z kim zestawić Adesanya, no to przejdziemy za dwie walki, bo wszystkie trzy, o których teraz będziemy mówili, toczą się dokładnie w tej samej kategorii wagowej, więc na pewno tu powinno dojść do jakichś zestawień i wymian, że tak powiem, w tym sześciokącie, jak zwał. Więc przechodzimy do kolejnej walki w tej samej kategorii. Jak wspomniałem wcześniej, Jared Cannonier pokonuje Davida Branża przez techniczny nokaut w rundzie drugiej, na samym początku tejże rundy. No, nie chcę powiedzieć weryfikacja, no, ale chyba wydaje się, że jednak David Branch miał niezły początek. Ja go dziś broniłem w walce z Rockholdem, no ale jednak finał jest taki, że chyba Branch nie dorasta do tej absolutnej czołówki kategorii średniej. No i to jest wielka niespodzianka przede wszystkim, no bo Kanonier, zawodnik, który zszedł do wagi średniej z półciężkiej, on był po dwóch porażkach, także no, na papierze można było powiedzieć, że to był mismatch, że Branch powinien sobie naprawdę poradzić jedną ręką, ten pojedynek powinien wygrać. No tymczasem mamy naprawdę wielką, wielką niespodziankę, bo od początku tej walki Kanonier agresywnie wsiadł na Brancha. No i skończyło właśnie to się nokautem. Naprawdę wyglądał Jared Cannonier wyglądał świetnie w tej wadze średniej. Naprawdę był mega szybki. Te warunki fizyczne na wagę półciężką oczywiście no nie sprzyjały mu. On jest zawodnikiem dość niskim na wagę półciężką z krótkim zasięgiem. No w wadze średniej nie wyglądało to aż tak źle. Mimo że Branch miał przewagę warunków fizycznych, no to ta przewaga nie była aż taka znacząca. Ale przede wszystkim imponująca forma fizyczna Jareda Cannoniera. To trzeba potwierdzić, że on w wadze półciężkiej był taki no, lekko ulany, można powiedzieć. On tam nie wyglądał tak jak w wadze średniej. Tutaj naprawdę kapitalnie pocięty. No i to było widać. Ta siła ciosu, ten cios, który wykończył Brancha, no duże wow. Naprawdę ten prawy zrobił robotę. Brancha kompletnie nie miał pomysłu na niego w całej walce. I ta stójka kanoniera okazała się kluczem do sukcesu. Wyglądał bardzo dobrze w kategorii średniej. Jestem ciekaw, czy po prostu ta przemiana, czy ta kategoria średnia jest idealnie stworzona pod niego, czy on będzie dalej toczył te zwycięskie boje w wadze średniej, czy to był po prostu przypadek i David Brown miał słabszy dzień, bo kolejna walka to nam pokaże. No dobrze, i przechodzimy w takim razie do trzeciego pojedynku w tej samej kategorii. Ronaldo Jacare Souza pokonuje Chrisa Weidmana przez techniczny nokaut w rundzie trzeciej. No, ja stawiam na Weidmana, mimo tego, że nie jestem jego fanem, a zdecydowanie jestem fanem Souzy. Wydawało mi się, że jednak u Ronaldo już coś się wypaliło, już nie będziemy go oglądali w znamienitej formie, a tutaj pomyłka. Będzie, że genialna walka nagrodzona bonusem, choć nieuczciwie moim zdaniem do końca. No to do tego techniczny nokaut w rundzie trzeciej, w połowie rundy trzeciej, i Jacare jakby wraca na tor zwycięstw po porażce z Kelvinem Gastelumem. I w związku z tym, że wraca po porażce, to ja mam pytanie, jak to dobrze zestawić, bo jest trzech zwycięzców w tej samej kategorii wagowej i wszyscy są w top 10, i tak naprawdę żaden nie ma szansy na walkę o pas bezpośrednio, bo Sousa dopiero wygrywa jeden pojedynek. Jared Cannonier gdzieś wdziera się przebojem do tej dziesiątki. Israel Adesanya potwierdza jednak swoje umiejętności, ale nadal to nie jest top 5. No i teraz co dalej? Jakbyś zamieszał w tej szóstce?
Dla mnie Chris Weidman w poważnym MMA, czyli w tych walkach z czołówką, czyli z tym top 5, no nie zostawiam go raczej. Wydaje mi się, to jest zawodnik już no, po tym swoim prime i ten kolejny knockout to pokazuje. Ja wiem, że przegrywa z zawodnikami z czołówki, natomiast no właśnie przegrywa z nimi. Także dla mnie weryfikacja Israela Adesani kolejna, czyli to już wejście do top 5, to jest właśnie pokonanie Chrisa Weidmana. Ja taką walkę chętnie bym zobaczył. Weidman Adesanya. Jeśli Izrael wygra tą walkę, no to wchodzi w top 5 i zaczynają się wtedy zabawa. Także ja tak bym to widział, jeśli chodzi o Weidmana. Ja Sousy pojedynek zobaczyłbym najchętniej. Sousę zobaczyłbym z Rockholdem. Mimo wszystko ponownie. I gdyby wygrał ten Sousa pojedynek, no to byłby następny w walce o pas. Ja tak to widzę. No i co, Kanonier Brunson, czy w ogóle nie mieszać już dalej? Znaczy Kanonier powinien jeszcze powalczyć swoje, wiesz. To jest dopiero pierwsza wygrana jego. Ostatnio dwa razy przegrał, to jest pierwsza wygrana w wadze średniej, także branż był wysoko, ale to bym nie rozpatrywał tutaj Kanoniera w rozgrywki top 5. Także niech on sobie tam zawalczy z kimś z dołu, nie wiem, pod 11, 12 miejsce jakieś, czy tam 10, ale nie, no na pewno nie top 5, to jest za wcześnie dla niego. Znaczy jego tam nie rozpatrywał, jego bym zostawił na inny tor zupełnie. No to może Kanoniere Brunson to jest jakiś pomysł. No to nie jest niegłupie, tak, niegłupie. No, sąsiadują w rankingu UFC, także można byłoby tak zamieszać. Już dawno jakby upadły te patenty, że tak to nazwę, łączenia zwycięzców ze zwycięzcami, bo to naprawdę to ja też nie do końca wiem, dlaczego to tak się powinno odbywać, bo jeżeli zawodnik, jeżeli na przykład, nie wiem, przegrywa, jest walka o pas i pretendent nie wygrywa, swojej nie wygrywa walki i nie staje się mistrzem, no to dlaczego, co ma walczyć z przegranym, który, nie wiem, przegrał w drugiej dziesiątce, no nie za bardzo, także tam pod koniec pierwszej, no nie, no tak się nie dzieje, wiele zestawień przegrany z wygranym ma sens, dla jednego, aby się wspiąć wyżej, dla drugiego, żeby się potwierdzić, czy jakkolwiek, także ja nie mam z tym problemu, dużo osób ma i to jeszcze bardziej mi bawi, że dużo osób ma z tym problem, na przykład w mniejszych, w organizacjach, które robią mniej gal w roku. Także tak, no jakby w UFC to łatwiej robić, a i tak to robią, a jak robią to mniejsze, to też ludziom się nie podoba. Nie do końca czaje, ale każdy ma jakieś tam swoje spojrzenie na taki tego typu matchmaking. Daniel Cormier pokonuje Derricka Lewisa duszeniem zza pleców w rundzie drugiej. No ja uważam, że trochę za dużo. Znaczy, strasznie dużo szumu wokół tego, a tak naprawdę to jakby nic się wielkiego nie wydarzyło. W sensie jakby jest historyczne zwycięstwo i obrona pasa. Jest jedynym zawodnikiem, który posiada dwa pasy w dwóch różnych kategoriach wagowych i oba obroni. Który, tak, dobrze to, że to powiedziałeś. No tak, ale nadal to jakby nie jest wielki wyczyn pokonać Derricka Lewisa w wypadku Daniela Cormiera. Znaczy, to była jego powinność, no przecież każda inna sytuacja to byłby szok dla wszystkich. Gdyby doszło, nie wiem, do 5 rund, albo w ogóle do decyzji, albo do tego, jakby Derrick Lewis pokonał Cormiera, to byłby szok dla całego światowego MMA. Także tak naprawdę gratuluję oczywiście Cormierowi, no bo zrobił historyczną sprawę, natomiast nie do końca jakby, nie wiem, czy to tak jest coś aż tak wielkiego w jego wykonaniu. Wiesz, zważywszy na to, że Derrick Lewis jest zawodnikiem, no jest czołówką wagi ciężkiej, no co by nie mówić o nim, wiadomo, że ta walka tak się skończyła, jak skończyła, no to aż tak wielka przewaga, bo to była przepaść. Ta walka była po prostu przepaścią, była deklasacja i Cormier po prostu zmiażdżył Derricka Lewisa, zrobił z nim no to, co chciał praktycznie. Od początku do końca nie było nawet momentu, w którym Lewis mógłby zagrozić w jakikolwiek sposób Cormierowi. No Cormier, no nauczył go po prostu MMA, według mnie zrobił to, co trzeba i na zawodniku z czołówki to był mega imponujący występ, bo tak po prostu go można powiedzieć, że ośmieszył. Także no nie ma tutaj, to nie, ta walka nie jest jakąś wielką historią, ja też nie uważam, że to jest jedna z najlepszych walk Daniela Cormiera i będę zachwalał go, no bo zrobił to, co musiał, naprawdę, no. Wiadomo było, że tak to się skończy, wiadomo było, że Cormier jest faworytem tego pojedynku, wiadomo, że musi skończyć ten pojedynek przed czasem, no i tak też zrobił, także no... Znaczy mnie zaskoczyło to jakby, no nie, że czas, że tak powiem, czas trwania walki, ale tylko metoda, bo jednak wpiąć się Derrickowi Lewisowi za plecy i go poddać, to nie jest jakiś najprostsza z technik. Raczej się spodziewałem
Raczej się spodziewałem ground and pound i gdzieś tłamszenia z góry i tak dalej, bo no cieszy mnie to, że to nie była walka w stylu pojedynku z UFC 200 z Andersonem Silvą, no bo to było anti-MMA jakby. Znaczy jakby no, wielkie ryzyko, no ale tutaj też tak było, dlatego bałem się, że podobnie Cormier podejdzie do tego pojedynku. Na szczęście tak nie było. O dziwo, no tam był zawodnik lżejszy o wiele, a jakby tutaj był zawodnik cięższy, groźniejszy, a jednak udało się go spacyfikować szybciej, także cieszy styl przede wszystkim, no bo potwierdza po walce ze Stipe Miocicem, że naprawdę no, w kategorii ciężkiej nie każe długo czekać na zwycięstwa, tak jak to powinno wyglądać. I to raz zrobił to z Miocicem, zrobił to z Luisem i jakby tutaj nie ma dwóch zdań. No, jest jakby absolutnie najlepszym zawodnikiem kategorii ciężkiej w tym momencie. Wiadomo, że no, fajnie byłoby dopisać jeszcze parę nazwisk, nie wiem, jeszcze raz zrobić Miocicza, zrobić Overeema. I jeszcze kilku innych, że tak powiem, gagatków w tej kategorii, żeby jakby była jasność i klarowność, że nie ma, że jest dominatorem tej kategorii, natomiast no, jakby no, nie można mu odebrać. No, pokonał Miocicza, pokonał Luisa. Nie ma jakby jaśniejszego pretendenta na ten moment w tej kategorii wagowej, jest ona taka, jaka jest. I tyle. No, to pytanie brzmi, co dalej, bo no, szum medialny, jakby ta ilość informacji, która się przenikała od tej walki do tego momentu, jest na tyle duża, że jakby nie zamierzam się nad każdą pochylać. Więc jak ci się wydaje, czy decyzja o przyszłości Daniela Cormiera zapadnie po nowym roku, czy myślisz, że jednak wcześniej będzie miał jakiś plan? Bo z tego co wiem, Brock Lesnar podpisał kontrakt kolejny z WWE, czyli chyba jego walka. Nie wiem, nie jest możliwa z Kormierem, tak sądzę. Nie, wydaje mi się, że do tej walki nie dojdzie. Z tego względu, że gdyby miało dojść do tego pojedynku, to doszłoby to właśnie zamiast Luisa walczyłby Lesnar. Po tym całym zamieszaniu, po tych A chyba nie ostatnich mogło, sytuacjach. pół roku karencji to raz, a dwa No, to marsz miało być jakby. ostatnio też miało być pół roku, a z Huntem wyszedł, wiesz, napakowany jak PKS do lichenia. Nie, no to. Nie. No, wydaje mi się, że tej walki nie dojdzie i bardzo dobrze. No, oczywiście, że bardzo dobrze. No to pytanie brzmi, czyli co, Cormier czeka na rezultat w walce Jones Gustafsson, rozumiem? Tak. Wydaje mi się, że tak. No, to jest jedyny. Wiadomo, że ta walka. Tak samo Cormier potrzebuje Jonesa, jak Jones potrzebuje Cormiera. Bo żaden pojedynek z nikim innym nie sprzeda się tak dobrze. I w przypadku jednego, jak i drugiego. Także panowie są po prostu skazani na siebie względem biznesowym. UFC będzie chciało do tego doprowadzić. Być może Cormier nie chce tego, być może Jones nie chce tego. Natomiast fakt jest taki, że jeden potrzebuje drugiego. No, żaden pojedynek na ten moment nie jest w stanie się sprzedać lepiej. No, ewentualnie Mayweather w UFC, no ale to Ale no, jakby. Jones z kimkolwiek nie sprzeda się lepiej w kontekście, nie wiem, niż walka Jones Cormier 3. No, 3, Musiałby 4, 5. Jones, nie wiem, z Conorem chyba wyjść, żebyś to się lepiej sprzedało. Bo nie ma zawodnika półciężkiego ani ciężkiego, który sprzedałby więcej pay-per-view niż zestawienie Jonesa z Cormierem. No na pewno, na pewno. Jest jakaś tam minimalna szansa, że być może z Lesnarem byłoby też nieźle, ale to już można tylko wróżyć. Znaczy, to nie było duże wyzwanie dla Jonesa. Tak sądzę, że to nie byłoby za duże wyzwanie dla Jonesa. No jednak tutaj w walce Cormier Lesnar i Jones Lesnar jest łatwiej wskazać faworyta niż w walce Cormier Jones mimo wszystko. Także no, moim zdaniem najatrakcyjniejszą opcją dla UFC, idealnym scenariuszem byłoby jakby Jones pokonał, nieważne już w jakim stylu, Gusa, oczywiście nie wpadł i został mistrzem kategorii półciężkiej i następnie walczył o pasy ciężkie. Posiadaczem pasa kategorii półciężkiej zostałby. Nie, mistrzem. Tak. Mistrza trzeba pokonać, a mistrzem jest Daniel Cormier. Posiadaczem pasa by No, był. Ale nie zostanie posiadaczem pasa. mistrza trzeba pokonać. To ciekawe, co powiedziałeś akurat, bo Cormier nigdy Jonesa nie pokonał. Ale żeś się wkopał, szachmat. No oczywiście, że nie. Ty rozpatrujesz sprawy, które były, kiedy walczyli pierwszą walkę. Trzeba pokonać. No to żeś teraz zrobił faktycznie z Cormiera posiadacza pasa. No i wyszło na moje. No No, nieważne. no i o tym mówimy. Ty cały czas żyjesz walką z 2015? No tak, Misa trzeba pokonać, a nie dwa No razy z bo nim przegrać. tak, a mistrzem jest Daniel Zapomniałem. Cormier, więc. Na razie jak dojdzie do pojedynku Jonesa z Gusem, to już nie będzie, bo pas będzie musiał mu zostać odebrany, więc nie będzie.
Więc po pojedynku Jonesa z Gusem, który by nie wygrał, to ten będzie mistrzem. Nie wiem, jak ty to wymyślił inaczej, ale okej. Posiadaczem pas, posiadaczem Okay. No nie, pasa. no, no nie, no jak? No tak, no On oczywiście, że zabrali mu tak. pas, no zabrali mu pas, no tak jest mistrzem, jak nie ma pasa, A więc bez pasa on nie mistrz. słuchaj, ja ci cały czas teraz pokazuję ci logikę twoją, Wiesz o tym, że która grasz moimi była. kartami, wiesz, że grasz moimi kartami, to jest bez sensu, Tak, bo... dlatego ci pokazuję, jak bez sensu są twoje słowa. Nie, moje karty są super, tylko twoje słowa są No bez sensu. właśnie, Nie masz zależy argumentów, jak więc grasz leżysz. moimi No kartami, właśnie, no. no właśnie, no właśnie. Z jedno słowo, chorągiewa po prostu. Słuchaj, nie, to w ogóle nie ma sensu, powiedziałeś. Słuchaj, fakty są takie. Daniel Cormier nigdy nie wygrał z Jonem Jonesem, a Jon Jones wygrał z nim 2 razy. I tu nie ma tematu w ogóle, nie ma o czym Raz. mówić. 2 razy. Raz. A ile razy widziałeś w klatce, jak Daniel Cormier przegrywa? Bo ja 2 razy. Czyli ja ciebie liczyć tylko co jest w Tak, klatce. Znowu tylko, ale fakt. A jakie są suche fakty? No fakt jest, że 2 razy nikogo pokonał, no. Przecież druga walka jest jako no contest uznana. A to, co sobie robią, wiesz. Ale no to właśnie. No, To są napisy, papier przyjmie wszystko, a w klatce każdy widział, jak było. no właśnie, no Tysiące, właśnie. miliony ludzi widziały, kto To przegrał dwa jest... razy. Miliony i Fakty tysiące, są setki takie, jak tysięcy na mówi całym Mariusz świecie. Olkowicz, że fakty są takie, że mistrzem jest Daniel Cormier, Dziś. druga walka była uznana jako no contest, już po kolejny raz to wysłuchajmy. Dziś. Zresztą ja ci już pisałem ci ileś razy. Gdyby tak nie było, to zobacz, jaki werdykt był walki z Volkanem. End still. Dziękuję. I jeszcze twierdzi, że Cormier był mistrzem, druga walka jako no contest i tyle. A to, że ty masz jakiś tam, wiesz, wyingwany obraz na to, no to jest twój problem, no. Zamiast do Małowicza, to iść na korepetycję z MMA. Dobrze, dobrze, no tak. W takim razie przechodzimy do UFC Fight Night 139 w Denver, które o dziwo, no karta była taka jaka była. Trzeba było przyznać, że ciężko się nią było jarać, no, ale większość osób czekała jednak na co-main event i main event, które nie zawiodły. Absolutnie nie zawiodły. Nie chcę mówić o żadnych najlepszych Fight Nightach w tym roku, bo za dużo tego jest, żeby tak wybierać. Myślę, że były lepsze, ale to nie ma znaczenia. Donald Cerrone pokonuje Mike'a Perego przez poddanie Belachów w pierwszej rundzie. No i teraz pytanie brzmi, jakby co zrobić z tym Cerrone? No bo tak naprawdę teraz jest taka sytuacja, że on tak krąży i orbituje z tymi zwycięstwami, porażkami. Gdzieś te kategorie wagowe też się zmieniają. I nie za bardzo jest na niego pomysł. No do tego jednego z pomysłów przejdziemy później. Natomiast no, Mike Perry gdzieś, no nie wiem, nazwać to, można to nazwać weryfikacją, jak zwał, tak zwał. No w każdym razie Cerrone wygrywa i to robi w oszałamiającym stylu. No, dla mnie to jest lekka niespodzianka. Ja nie jestem fanem Mike'a Perego, natomiast myślałem, że poradzi sobie z kowbojem. Kowbojem, który nie jest już w pierwszej młodości, kowbojem, który jest już mocno porozbijany i kowbojem, który w ostatnich walkach nie zachwycał. A mimo wszystko no, Donald potrafił jeszcze ten ostatni zryw zrobić. I no, poddanie naprawdę bardzo ładne. No, ta Balaha była kapitalny sposób, ale w tej walce to nie było tak, że ta walka była idealna dla Cerrone. To nie było tak. Mike miał swoje momenty i nie wyglądało to aż tak wspaniale dla Cowboya. Oczywiście wyglądał w tej walce nieźle, natomiast nie było tak, że Perry był po prostu zniszczony od początku do końca, zdeklasowany. No nie, to aż tak ładnie nie było. Samo poddanie było naprawdę bardzo ładne, poprzedzone było świetnym sweepem, także wyglądało to bardzo fajnie w ten parter w wykonaniu Donalda. Samo poddanie, no mega widowiskowe. No. Memy po tym poddaniu, twarz Cerrone, no to robi naprawdę w internecie robotę. Także efektowne poddanie, na pewno efektowne i Donald od razu też pobił rekord wygranych w UFC i skończeń w UFC, w historii UFC. Także wielki wyczyn Cowboya. A co z nim dalej? No nie wiem, no według mnie to jest zawodnik, który powinien walczyć właśnie takie walki, już niekoniecznie walki rankingowe, tylko takie walki z innymi wielkimi nazwiskami, bo wiadomą sprawą jest to, że on opasnie będzie się bił. Wydaje mi się, że on do 70 schodzić też nie powinien, no bo tak jak mówię, no, jego powinny interesować tylko duże nazwiska, zawodnicy też, którzy już nie są, nie wiem, w pełni swojej formy. Zawodnicy też już, którzy powoli odchodzą na emeryturę. I takim torem powinien być prowadzony według mnie Donald Cerrone. Zawodnik niezwykle zasłużony dla UFC, zawodnik z historycznymi wyczynami. Wydaje mi się, że
dwie czy trzy walki z takimi właśnie z innymi weteranami i trzeba kończyć. Bo mimo tej wygranej nad Mike'em Perrym, no to w ostatnio Cowboy nie wyglądał dobrze i według mnie taka jedna jaskółka wiosny nie czyni. To nie będzie, nie wiem, druga młodość Donalda, który za chwilę będzie walczył o pas kategorii 77 kilo. No najlogiczniej drabinkowo oczywiście byłoby go zostawić ze zwycięstwo main eventu w Argentynie, czyli po Zimbibio Magni, natomiast mocny strzał medialny bardzo po tej gali, tak naprawdę drugie, jak, nawet jak nie pierwsze chyba nazwisko, o którym się mówiło najwięcej, tak mi się wydaje, po tej gali i no trzeba byłoby gdzieś rzucić go wyżej, no zobaczymy jaki jest. No, no ja na pewno to chciałbym na pewno, być może zobaczyć taką walkę z Carlosem Conditem. Condit też nie zachwyca w tym powrocie swoim do UFC, wyglądał fatalnie, a taka walka wiadomo, że byłaby tak bardziej strójkowa. Condit kontra Cerrone. Czemu nie? Dwa duże nazwiska, dwa nazwiska z historią i ja bym w tą stronę bardziej poszedł niż w stronę rankingów, bo walka Cerrone Ponzinibbio bardziej zdałaby, nie wiem, Santiago Ponzinibbio niż Cowboyowi. No ja tak. Tak uważam. No tak, tak. No, też mi się wydaje, że jakby Cerrone będzie gdzieś orbitował wokół tych głośnych walk niż tych logicznych, czy tam drabinkowych, jak zwał, tak zwał. Także no też jestem tego zdania, zobaczymy jak to wyjdzie. No, no kurczę, no najważniejsze, żeby Cerrone po prostu prezentował się tak za każdym razem, w każdej walce i tak kończył pojedynki. No to będziemy mogli się cieszyć jeszcze długo jego dobrą formą, która no nie jest równa, ale nigdy jego pojedynki nie zanudzają i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jar Rodriguez pokonuje Chang Soo-kyunga przez knockout w piątej rundzie, czwartej minucie, 59 sekundzie. Tak naprawdę to jest duża szansa, że ta walka będzie walką roku, a ten knockout będzie knockoutem roku. Znaczy, co do knockoutu roku, no to no chyba nie ma. No chyba biorąc pod uwagę, że to był jednak main event, że to był UFC, no to ten knockout z UFC Afryka tego nie przebije i wydaje mi się, że łokieć zaserwowany w takim stylu, w ten sposób, biorąc pod uwagę okoliczności, czyli to, że Rodriguez przegrywał na punktach do piątej rundy, no to jakby to no wszystko się, wszystkie okoliczności są na korzyść tego, aby ten knockout był knockoutem roku, coś niewiarygodnego. No tak naprawdę to byłaby czwarta minuta, druga czy trzecia, to bez znaczenia, wiadomo, że to jest odwracasz losy pojedynku w ostatnim możliwym momencie i inkasujesz za to bonus, więc w ogóle jakby zgarniasz całą pulę w ułamku sekundy, jest to genialne. Nie mam żadnego pojęcia, jak u Rodriguez'a narodził się pomysł na to, aby tak zakończyć ten pojedynek, natomiast no tak sobie wyobrażam pójście wabang. Jak już wiesz, że nie masz szans, że nie wygrasz tego pojedynku, zrób wszystko, aby to odmienić właśnie w tej rundzie, w której walka się kończy. Także no wielkie brawa dla obu panów. Myślę, że knockout roku gwarantowany. Zobaczymy, czy również walka. No, takie rzeczy dzieją się w filmach. Naprawdę. Zawodnik, który bierze walkę z wyprzedzeniem chyba dwutygodniowym, daje według mnie, w moich oczach, walkę roku, przegrywa ten pojedynek, knockoutuje w sposób naprawdę iście fenomenalny. Akcją, która będzie zdecydowanie knockoutem roku, jak nie więcej, według mnie. Także no kapitalne, naprawdę. Ten pojedynek stał na mega wysokim poziomie. Oglądało to się świetnie. Od pierwszej do ostatniej minuty nie było nudy. Były non-stop wymiany, non-stop akcja. Przewaga z jednej, jak i drugiej strony. Te nieszablonowe ataki Pantery, huraganowe ataki Chang Soo-kyunga, wymiany. No, wszystko było w tej walce. Naprawdę nie brakowało w tej walce niczego. Pozycja taka obowiązkowa. Must see dla każdego fana MMA na świecie. No, pozycja naprawdę obowiązkowa. Knockout, no to już powiedziałeś. No, nie wiem. Inwencja Pantery chyba jest niekończąca się. On naprawdę, on chyba to wymyśla, nie wiem w jaki sposób, naprawdę kompletnie nie wiem jak to wymyślić, jakie trzeba mieć dźwiękowe IQ, żeby wykorzystać taki właśnie moment, taki sposób. No wielka sprawa, naprawdę wielka, wielka sprawa, kapitalny występ, przegrywa pojedynek na punkty, w ostatniej sekundzie znokautował, no kurczę, no takie rzeczy w filmach, naprawdę, takie rzeczy nie dzieją się w zawodowym sporcie, według mnie. Kapitalne pozostawienie, dla mnie walka roku.
Wielkie szapoba dla Pantery. Ja nie chcę, broń Boże, tym co teraz powiem, nic ujmować Rodriguezowi. Natomiast no, w sumie to nie wiem, czy były takie głosy, bo nie czytałem, ale teraz tak się zastanowiłem, że w ogólnym rozrachunku, i nie, ani nie jest to obrazu, ani ujmą, ale no, nie można zanegować na Maxa tezy, że to był trochę lucky punch. Jak nie widzisz przeciwnika i unosisz łokieć, nie masz żadnego pojęcia, czy trafisz tą Wiesz szczękę co, czysto, nie? uważam, że jednak, że nie. No, wiesz, Lucky Punch No to jest nie mógł jak. wycelować tym łokciem. No to jest niemożliwe, że to było celowane. Po prostu wiedział, że się Ale jakby. zrobił to, wiesz, w pełni No. świadomie. A Lucky Punch to jest Tak, takie, tak. No. wiesz, już na. Tonący brzytwy się chwyta. No tutaj też można tak powiedzieć, bo to była ostatnia sekunda. Ale on zrobił to zdecydowanie w sposób świadomy. Także wydaje, nie wiem, czy celował w głowę, czy w mostek. Znaczy zamysł był oczywisty, unosił łokieć po to, żeby go trafić i znokautować, to ja się zgadzam, natomiast no, nie mógł wycelować, nie wiedział gdzie głowa aktualnie Tylko wiesz co, Jumbo się znajduje, nie? patrząc na akcję i patrząc na sposób walki Pantery, no ja nie uważam, że to był Lucky Punch. To jest zawodnik, który właśnie takimi akcjami nieszablonowymi słynie. On naprawdę nudny nie jest i te wszystkie te akcje nieszablonowe, to co widzimy w jego wykonaniu jest takie najbardziej zamierzone i to jest jego styl. Także gdyby to był inny zawodnik, to skłoniłbym się do takiej teorii, ale w przypadku Pantery, no nie. Podkreśliłbym jeszcze jedną rzecz odnośnie jeszcze Rodrígueza. Wielki szacun za to, że mimo, że wziął walkę na 2 czy 3 tygodniowym wyprzedzeniem, miał kondycję na 25 minut. No to jest bardzo rzadko spotykane. I to było 25 minut naprawdę w mocnym tempie. Tam nie było przestojów i odpoczywania. To prawda, to prawda. No teraz tak się zastanowiłem, że. No bo jedyny knockout, który przychodzi mi do głowy, równie efektowny, no to jest Edson Barboza, Terry Metimi oczywiście. I tutaj trzeba między tymi knockoutami rozpatrywać knockout dekady. Natomiast w sumie, jakby a propos tej mojej, nie wiem, takiej śmiałej tezy, ale nie upieram się oczywiście przy tym, żeby nie było, że ja się upieram, że to był lucky punch, tylko tak mi się wydaje, że jeżeli zawodnik nie widzi, ale w sumie, jakby się nad tym zastanowić tak mocniej, no to podczas obrotówki też przez ułamek sekundy nie widzisz rywala i też nie jesteś w stanie wycelować stopą idealnie czy piętą na jego szczękę, także to też jest element szczęścia. Natomiast co to za różnica? Niech tak, nie, niech to, ja, dla mnie to się może nazywać w ogóle lucky fight, bez znaczenia w ogóle. To może tak, żeby każda walka tak wyglądała jak ta, to przecież ludzie by nie odchodzili od telewizorów i zamiast UFC leciałoby zamiastem jak miłość. Także w ogóle tutaj nie ma znaczenia. Tylko tak się zastanowiłem po prostu, czy jeżeli zawodnik nie widzi celu, no to jakby cios jest faktycznie, można zaliczyć w to czy w tą stronę. Natomiast umówmy się, w ogóle w MMA, które jest najbardziej dynamicznym sportem na świecie, chyba, no to chyba w ogóle można byłoby połowę jakby knockoutów pod lucky punch podciągnąć, także to chyba, więc chyba nie ma to sensu po prostu i tak bym tego nie nazywał. No wiedział co robi, chciał trafić, chciał znokautować, taki był cel. No nie chciał go punktować tym łokciem w ostatniej sekundzie na pewno, więc tyle. I przechodzimy do spraw bieżących. No, spadła jak grom z jasnego nieba informacja, że Mayweather będzie się bił. Ja nie chcę tu od razu się upierać, że się znam, nie mam pojęcia, kim jest Nasukawa. Kickboxerem zdaje się. Walka miała być na Rizin. Początkowo szum medialny polegał na tym. Ja nie wiem, czy on nie był celowy, tak naprawdę, jak teraz się zastanowiłem przez chwilę, bo jeżeli wpada informacja i ona przez 2 dni jest niedementowana, i po 2 dniach dopiero Mayweather dementuje, że to miała być walka. Walka, a nie walka pokazowa, a potem wychodzi na to, że jednak miała być to walka pokazowa, no to wydaje mi się, że to było zrobione tylko po to, aby nakręcić na ten pojedynek. Tak w tej chwili mi przyszło do głowy. No, w sumie wali mnie to tak naprawdę, jaki to będzie pojedynek. No oczywiście nie zamierzam go oglądać w związku z tym, że to jest pojedynek pokazowy, no, bo nie ma zwycięzcy w tym pojedynku, ale lepiej chyba tak niż w ogóle, no bo to wyglądałoby na mega rozdrabnianie się, rozmienianie się w zasadzie na drobne. W przypadku Floyda, jak ty do tego podchodzisz i jak odbierasz tę całą sytuację? No, taki według mnie to jest taki, wiesz, jakby to powiedzieć, no masz jakieś imprezy filmowe i zazwyczaj są jacyś konferencjerzy, znani ludzie. Są takie przypadki, że no tak. czy wodzie leje na weselu, czy cokolwiek. I to według mnie jest podobna sprawa, no bo walka pokazowa, no kurde, 3 minuty będą się bić nie na 100%, tylko jakiś taki lekki sparring, wymiany koleżeńskie. No to takie coś to Floyd może zrobić, nie wiem, przed kibicami, przed dziennikarzami w swojej salce treningowej i na to samo wyjdzie. No
Kompletnie tego nie rozumiem. Dla mnie to jest takie, no, dla Ryzen oczywiście, no, zwrócili uwagę, zrobili szum, mimo wszystko ludzie to obejrzą i no, dla Ryzen strzał to jest spoko, ale dla samego Floyda, no, taki strzał na kasę według mnie i to straszny strzał na kasę, bo tylko i wyłącznie tu chodzi. Kompletnie tego nie rozumiem, no, 3 rundy po 3 minuty w rękawicach bokserskich, bez kopnięć, gdzie nie ma być werdyktu. No, poczekaj, o co tu chodzi? Bo tak odniosłem wrażenie, że sobie sam zaprzeczyłeś, bo powiedziałeś, że to jest zamach na kasę, a potem, że tego nie rozumiesz. To czego nie rozumiesz? No właśnie, to jest koniec. Cały sens tylko na tych pieniądzach polega, na niczym innym. No wiesz co, no ja uważam jednak Floyda za wielkiego sportowca i mimo wszystko i myślałem, że zamach na kasę, okej, okay, wiadomo, że kasa musi się zgadzać. Ale no myślałem, że jednak coś z tego będzie, że jednak, no nie wiem, no chociaż 3 razy 3 minuty w boksie, ale niech to będzie werdykt, nie będzie to walką zawodową. No nie wiem. Nie wiem, jak mam to ugryźć, szczerze mówiąc. No, wiem, że chodzi o kasę, wiem, że to jest jedyny czynnik. Zawsze o to chodzi w zasadzie. Ale no spodziewałem się po prostu, więc zawiedziony jestem bardzo Floydem. Znaczy, że bierze udział po prostu w czymś takim, tak? No dokładnie, no tak, no. Ryzen rozumiem, no bo teraz wszyscy mówią o federacji Ryzen, wszyscy będą to oglądać i ja to rozumiem, no wiadomo. Znaczy, no z tym właśnie, z tym wszyscy to nie, znaczy wszyscy w Japonii na pewno, no pewnie też większość Nie, stanę, no słuchaj, no. Świat też to zobaczy, no Floyd w walce to już samo wiesz, robi. Floyd ma naprawdę rzesze kibiców i zobaczy, że Ryzen jeszcze nigdy tyle osób nie oglądało i Ryzen nigdy tego pay-per-view tyle nie sprzedało, bo te pay-per-view to jest chyba tam $5 czy $7, nie pamiętam ile, także to są grosze dla Amerykanów, więc tak wiesz, nawet wykupienie takiej walki po to, żeby zobaczyć Floyda, jak się rusza z jakimś tam anonimowym 20-letnim kickbokserem z Japonii, oni i tak to wykupią, mimo że to jest walka pokazowa. Jeśli wykupują na wrestling, no to na Floyda nie wykupią za $7. Nie, no jeżeli chodzi o jakby sens, to wiadomo, że tylko i wyłącznie finansowy, no żaden inny, no bo przecież no, nie sportowy, skoro walka jest pokazowa i werdyktu nie będzie przecież w ogóle. Ja nie jestem fanem w ogóle walk pokazowych, znaczy nie rozumiem instytucji tych walk pokazowych. Nie ma w niej, znaczy momentalnie jakby tak, nie trzeba się do nich przygotowywać, nie ma nic do stracenia, nie ma nic do zyskania tak naprawdę, żeby jeszcze, jak jeszcze są zrobione walki pokazowe na cele charytatywne, no to ja to rozumiem, ale tu nie będzie żadnych celów charytatywnych, to po prostu regularnie siano spływa na konto Floyda, Ryzen i tego Nasukawy, z czego tak naprawdę Nasukawa to zarobi grosze przy Floydzie i przy Ryzen. No ale też jego nazwisko, umówmy się, to nie Nasukawa będzie sprzedawał pay-per-view, tylko Mayweather, więc no... Jest to proporcjonalnie na pewno rozłożone i tak biedny nie będzie w tym wszystkim, a nawet nie przegra w ogóle, więc... Wiesz co, ja mam taką teorię, że on w ciągu tych 3 razy 3 minuty ten Nasukawa będzie wyglądał lepiej od Floyda, on pokaże się dużo, dużo lepiej, Floyd nie pokaże nic i to rozbudzi wielkie, wiesz, wielkie emocje, dyskusje o tym Nasukawie, to go zbuduje i on będzie ciągnął kolejną galę Ryzen. Jest to możliwe, no da się to tak zrobić, no da się zrobić wiele z tą walką i wiele z Floydem, no dałoby radę jeszcze wymyślić tak, żeby na przykład Nasukawa się podpalił i nie wiem, po pierwszej rundzie zabawy naprawdę zaczął tłuc Mayweathera. Nie, wydaje mi się, że wiesz to, że nie, bo Floyd sobie nie pozwoli, na pewno jest taki zapis w kontrakcie, że nie można Floyda bić. Nie można Floyda bić. No tak, coś w tym może być. No nic, no zostawiamy temat jak jest, tak naprawdę biorąc pod uwagę, że znaczy w ogóle nigdy mnie nie grzał ten temat, ale już tym bardziej teraz, jak wiem, że walka jest pokazowa, myślę, że... Wiesz co, mogli zrobić lepiej walkę pokazową w brazylijskim jiu-jitsu. Ten jest kickboxerem, ten jest bokserem, oba nie mają pojęcia o parterze, chociaż nie, tamten jest zawodnikiem MMA. Też, ten Nasukawa. No, no to nie ma sensu, bo Floyda poskręca. No to nie wiem, w jakim, no, w e-sporcie może... Nie, to jest, nie, to w ogóle to nie jest, nie. No ja wiesz co, w pierwszej chwili to pomyślałem o tym, bo wiem, że tam Ryzen coś tam chciało też to robić w e-sporcie i ja myślałem na początku, że może jakiegoś CS-a będą grali, coś takiego. No, ja poważnie teraz mówię, że Floyd w Ryzen, mówię, no przecież nie walka, przecież ich nie stać na to, że ma być walka i w ogóle, mówię, no pewnie będą grali. Autentycznie ja tak pomyślałem. No nie, no to mi do głowy nie przyszło, znaczy no, nie zgadzało mi się od początku to info, ale mówię, no nie wiem, no może faktycznie Floydowi na koniec odpaliło i tyle, ale no, ale byłem w szoku no, ogólnie. Ale wiesz co, jeśli widzimy takie rzeczy u Floyda, jeśli takie rzeczy wchodzą w grę, no to według mnie to pieniądze się kończą. Ja tak to odbieram, że jeśli on musi do takich rzeczy, nie wiem ile on zostanie z tą walką, mówi się około $80 milionów.
Za to. No nie wiem, czy to takie, czy tak będzie taka kwota, tak się mówiło, ale teraz, gdy wyszło, że to walka pokazowa, kompletnie nie wiem. Być może to nie będzie taki pieniądz. Natomiast no, jeśli do takich rzeczy jest zmuszony Floyd, no to... Nie, to nie wiem, czy jest zmuszony. Mi się wydaje, że po prostu on jest prosto pazerny i tyle. Ja bym nie szukał do drugiego dna. Znaczy, on jest multimilionerem. Nie da się po walce z Conorem tak w ciągu roku rozpieprzyć tyle 10 milionów dolarów. A to myślę, że on jest aż tak pazerny, no nie wiem, by jakiś... Tak, no właśnie mi się wydaje, że tak, no. Szejk z Dubaju mu powiedział, że zagraj, nie wiem, na ślubie mojego syna, to co Floyd by zmontował zespół i na pianinku by grał? No nie wiem, za co kasę? No każdy ma no nie wiem. Granicę pewnie, nie? No, to mi się no nie, to wydaje, pianik no. To nie, ale na keyboardzie myślę, że mógłby to zrobić, nie wiem. No jest to gdzieś tam smutne trochę, w sensie no, tego typu, to jest takie rozmienianie się na drobne, nie ma znaczenia już, czy ta walka jest pokazowa, czy nie, no po prostu to jest chałtura, no to już jest takie, wiesz, no tak naprawdę nie, w pewnym sensie niewiele się różni od tego pianina i keyboardu, jak dla mnie, no ale... No zobaczymy, no, czy jak zwykle czas pokaże i zobaczymy, co Mayweather zrobi głupszego niż to, ale jest szansa, że jeszcze parę rzeczy, także już, inaczej, w tym momencie jego wejście do oktagonu to już jest w ogóle dla mnie nie zaskakujące, no nie byłoby totalnie, no już teraz tak naprawdę dostał za to więcej pewnie pieniędzy, jest taka szansa, a nic by nie stracił de facto, no może trochę twarz i może trochę o to też chodzi chyba, że Floyd po prostu nie chce być pokonany w ogóle w niczym nigdy i dlatego walka pokazowa jest dobrą opcją, bo nie ma werdyktu. Myślę, że to dla niego jest najważniejsze po pierwsze, a po drugie pieniądze, albo odwrotnie, jak zwał, tak zwał. Nic, przechodzimy dalej. ACB 90, Marcin Held znowu urywa nogę rywalowi i znów jest na ustach wszystkich. Chorągiewki wieją z powrotem w stronę Marcina Helda. No, komicznie trochę to ogląda, bo biorąc pod uwagę ostatnie jego występy i walki, czy w UFC, czy to z Hakparastem, czy te, które przegrał, a te, których przegrał i nie powinien. Ludzie się odwrócili od Marcina, umówmy się, stracił bardzo dużo w oczach fanów, fani przestali się nim jarać, po ostatnim zwycięstwie w ACB też tego nie było. No nagle znów jest o Marcinie głośno, chorągiewki wieją z powrotem w jego stronę. No i tyle, no cieszy forma Marcina. Czekamy tak naprawdę, no ja nie wiem, chyba walkę o pas, no bo co? No Marcin już w live z nami, tutaj na naszej grupie MMA Polska i Świat, polecamy, jest na naszym YouTubie dostępny, także sobie obejrzyjcie. Mówił, że w tej chwili jest na 10 miejscu, że walka z zawodnikiem z top 5 i wtedy walka o pas. I Marcin tak to widzi, Marcin tak to chce. I taki scenariusz według mnie jest ok, bo w tej chwili nie stanie na pewno walki o pas po dwóch zwycięstwach w ACB. No to jedno zwycięstwo to było niepoważne nad tym Harrym Potterem z Australii. No to... Wiesz, no to większe podejrzewam, że większe wyzwanie to ma Marcin, jak jeździ po seminariach i uczy w mniejszych klubach ludzi i parteru, także tam stawiają mu większy opór niż w tej walce. Na Hamanajew, no, to już nazwisko, no. No tutaj nie, no tutaj naprawdę tą walkę, którą teraz stoczył, naprawdę pokazał się w bardzo fajny sposób. Od początku do końca dominował, zarówno wyglądało dobrze fizycznie, chociaż no walka trwała 2,5 minuty, także ciężko mówić, jaka kondycja była Marcina, ale zarówno zapaśniczo dominował, no w tym dole jak już był, no to rywal zaskoczył także skrętówką, Marcin umiał się wybronić, no potem to filmówka, zrobił co trzeba, no taki typowy Marcin Held, no. Ta walka nie odpowiedziała nam na wiele pytań, natomiast pokazała, że Marcin Held dalej umie te nogi urywać i dalej jest ultra niebezpieczny w tej kwestii, także nie można lekceważyć go zupełnie. I taka walka z top 5, tak jak Marcin chce, nie wiem z kim mógł zawalczyć z top 5, ciężko w tej chwili tutaj mówić na ten temat, ale rywal z top 5, zwycięstwo nad takim zawodnikiem powinno otworzyć mu walkę o pas, tym bardziej, że ACB planuje galę w Polsce, także rywal, także tej walka o pas w Polsce Marcina Helda, który ma naprawdę w Polsce sporo fanów, to też pokazało UFC w Gdańsku, największy doping Marcin Held, także wydaje mi się, że ACB będzie grało kartą w postaci Marcina Helda na galę w Polsce, a walka o pas w Polsce Marcina Helda, no według mnie zrobi naprawdę robotę. No to jest jedną rzecz ciekawą powiedziałeś odnośnie tego, że no pokazał to, co wiemy, że umie i to jest właśnie to, ja bym nie ukrywam, że no, doceniam oczywiście to, natomiast no, nie zaskakujące jest, znaczy inaczej, nie zaskakuje mnie Marcin, który zakłada skrętówkę,
Chętnie bym obejrzał go na dystansie trzech rund dominującego rywala 30-27, żeby zobaczyć jakby jak. No ale to nie mam, to nie jest tak, że jakby w tym wypadku rozmawiałem, nie wiem, kilka godzin przed walką, tam może ze 2 godziny z Tomaszem Jakubcem, wywiad też u nas na YouTubie, ale też poza kamerą. I on mówi, że no pierwsza runda skrętówka, bo potem zaczną się problemy. No i tak się wydarzyło, bo po prostu. Taki był game plan, tak? To trzeba było zakończyć, tak trzeba było to zrobić, to się udało, tutaj nie ma co. No ja nie będę się gniewał na Marcina, że nie wykonał game planu, który ja sobie zwizualizowałem. No po prostu czekam dalej, co dalej, ale ja bym w ten hura optymizm nie popadał. Ja bym poczekał, co się wydarzy dalej. Wiesz I co, tyle, no, są no. zawodnicy, którzy wiesz co, mają swoje najlepsze atuty i próbują robić co innego, trenują co innego, zupełnie próbują, wiesz, game plany robić o coś innego, skupiają się na innych rzeczach, pomijając to, co mają najlepsze i potem właśnie przegrywają. Także jeśli Marcin ma najlepszy ten parter, jeśli ma te skrętówki dopracowane do perfekcji, to powinien skupić się na swoich najważniejszych rzeczach, a nie na swoich atutach, na tym, co ma najsilniejszego, a nie to, co ma najsilniejszy rywal i niwelować to. Także według mnie u Marcina Helda właśnie jest to, że on polega na tym, co ma najlepsze, bo wie, że to zaskakuje. I mimo, że wszyscy wiedzą, co on będzie robił, no to mimo wszystko nadal to działa. Także to pokazuje, jakim magikiem parterowym jest Marcin Held. I on zawsze będzie szedł po te skrętówki, bo to jest rzecz niebywała, to jest rzecz, którą poddaje na matach całego świata, jeśli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu. Więc jeśli poddaje zawodników BJJ-u, którzy są no, w tej płaszczyźnie no, wybitni, którzy są najlepsi na świecie, radzi sobie z nimi w tym aspekcie, no to zawodników MMA trzeba nie poddawać. No tak, tylko boję się, żeby wiesz, nie wpadł w taki case rondy trochę, że jakby urywa ręce, a potem nagle trafia się Holly Holm, i o która to weryfikuje. No poza tym pamiętajmy też o walce z Willem Brooksem, umówmy się, no uparł się na te nogi i to było największym błędem właśnie w tej walce, znaczy jakby plan A bez planu B. I to jest to o tym trzeba pamiętać, że jednak na poziomie UFC tych nóg się nie udało urywać. Mimo tego, że prowadził walkę z Hadzowiczem, czy na kartach punktowych wygrał z Żelazonem i tak dalej, no to jednak żadna noga nie została urwana. Na strachach paras fajnie, że się potwierdził w UFC, natomiast no, ta walka była ciężka dla Marcina, dlatego no, stąd też poniekąd jest brak Wiesz, ale przedłużenia mimo wszystko, kontraktu, nie? no tak, ale mimo wszystko, wiesz, wygrywał te pojedynki, o których mówisz. Także, no, wiadomo, że lekceważył Hadzowicza, to prawda, ale z tym Leozonem nie próbował nóg, a mimo wszystko wygrał ten pojedynek. No, wiadomo, jak było z Hakparastem. Także tam jedna próba skrętówki była nieudana, ale ten pojedynek Marcin wygrał. Także to nie jest tak, że jak nie ma skrętówki, to on przegrywa. Bo Nie, jednak no to nie. jakoś tam potrafi dociągnąć decyzji, potrafi obalać, skontrolować. Także w stójce nie dać sobie zrobić wielkich krzywd, nie dać się znokautować. Więc to nie jest tak, że to jest zawodnik jednopłaszczyznowy, bo chyba do tego tak trochę nawiązuje, że jeśli nie ma skrętówki, to nie ma niczego. Nie no, Marcin potrafi, mimo że nigdy nie był demonem kondycji. Ta kondycja nigdy nie stała u niego na bardzo wysokim poziomie. To nie jest zawodnik, który zajeżdża swoich rywali, raczej on jest zajechany. Ale potrafi dociągnąć do końca, potrafi nie dać sobie krzywdy, zrobić, wygrywa 2 rundy, tą trzecią odpuścić i nie dać sobie się znokautować czy poddać. Więc Marcin ma ten plan B. Według mnie wygląda to w miarę okej. VFC po prostu według mnie miał pecha i trafił na zły czas. Po prostu. Bo wygrana z Lauzonem, tak jak mówiłeś, była. Hadzowicz to był głupi błąd. Przegrana. Oczywiście, że przegrana to nie ma co mówić, nie ma co tłumaczyć Helda. Lauzon wygrany i wygrana z Hakparasem, który potem się potwierdził. Myśleliśmy, że to jest jakiś zawodnik z Niemiec, który jest słaby, który będzie, wiesz, kolejnym mięsem na Helda. Okazało się inaczej, bo on naprawdę w UFC radzi sobie dobrze. Także ta wygrana na te dwie wygrane w UFC, które, no jedna, ewentualnie dwie, które powinny być, no to nie jest aż tak źle według mnie. No, także Held, mimo że ludzie od niego się odwracają, mimo że wiadomo, co się mówi o Heldzie, dalej jest dla mnie wielkim zawodnikiem, w moich oczach jest dalej talentem, jest czołówką wagi polskiej, w lekkiej to jest według mnie numer dwa. Ja dalej chętnie go zobaczę i według mnie w pas ACB ma realne szanse. Po tym, co ja zobaczyłem taką dominację w tej walce, teraz ja uważam, że Marcin spokojnie ma aspiracje na to, żeby zdobyć pas ACB. No zobaczymy, trudna kategoria w ACB bardzo, także no, umówmy się, no jeżeli zdobędzie pas ACB, no to na pewno tutaj nie ma innej opcji, nie wiem czy jest sens bronić w tym wieku, warto jednak będzie
uciec tam, skąd się trafiło do ACB tak naprawdę. Zresztą gdzieś tak to mniej więcej wygląda, że Marcin został zwolniony, tylko dostał, jakby nie został przedłużony kontrakt i miał się odbudować poza UFC. No i to czyni, także czekamy, jak to będzie dalej wyglądało i czy Marcin po ewentualnym zdobyciu pasa, no bo do tej walki jednak jeszcze musimy na to chwilę poczekać, czy będzie się w ogóle wrócić do UFC i tyle. Także czekamy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast no, ja gdzieś na razie stopuję ten chór optymizm i po prostu czekam na kolejne walki, kolejne zwycięstwa. Co nie zmienia faktu, że oczywiście gratuluję Marcinowi i sam byłem zszokowany trochę. Choć nie powinienem niby występem Helda w ACB. Na gali MCF4 z kolei Rafał Kijańczuk nokautuje, ponownie nokautuje i ponownie w pierwszej rundzie tym razem. 17 sekund. Ja już się pogubiłem, chyba to już jest 6-0. Czy 7? 6-0 chyba to już jest. Tak, 6-0. Rafał Kijańczuk w tym roku 6 zwycięstw, 0 porażek. I jeszcze, o ile się nie mylę, to chyba jeszcze jakaś walka będzie w tym roku. Ja już to jest coś niewiarygodnego, jak ten chłopak po prostu brnie przez kolejne gale walki i miejsca w Polsce i na świecie i zdobywa kolejne skalpy. No tak jak wiadomo, że nokaut Rodriguez'a będzie nokautem roku, tak wiadomo, że Rafał Kijańczuk będzie odkryciem tego roku. No to, że będzie odkryciem, to jest oczywista sprawa. Tak, będzie, bo tyle walk w tym roku, tyle wygranych. Wiadomo, że to jest odkrycie roku, tak jak powiedziałeś. Natomiast ja nie do końca jestem za tym, żeby Rafał toczył takie pojedynki, który z góry jest faworytem i które stawiamy na to, ile sekund, a nie kto wygra. Ja wolałbym, żeby był jakiś poważniejszy test, bo zbudujemy taki rekord 10-0 i później nastąpi weryfikacja i może być ciężko. Także ja wolałbym zawodnika naprawdę z pełnym przygotowaniem, zawodnika, który będzie mocny, który sprawdzi przede wszystkim defensywę poza tym zapasów, jak i parteru Rafała Kijańczuka, no bo wiemy, że on w stójce jest dzikiem, wiemy, że cios ma morderczy i wiemy, że w stójce morduje. Także krążą opowieści, jak on WCA z kim, co robi, także tutaj naprawdę o stójkę nie mam się co martwić, o siłę ciosu nie mam się co martwić, natomiast kondycja i parter Rafała nie jest jeszcze do końca sprawdzony, także ja chciałbym zaprosić zawodnika, który zweryfikuje właśnie ten rekord, bo te szybkie wygrane to jest fajna sprawa, te nokauty fajnie się ogląda, ale przyjdzie, wiesz, przyjdzie duży rekord, przyjdzie lepszy rywal i może być nieciekawie. Także ja wolałbym, żeby Rafał stoczył 15-minutowy bój z jakimś dobrym zawodnikiem, który ma dobre zapasy, który sprawdzi jego zapasy, który po prostu spowoduje to, że Rafał będzie musiał skupić się na tych zapasach i poprawić ten swój element gry, który wiemy, że no, Rafał nie jest wybitny, jeśli chodzi o zapasy. Wiemy, że on daje się obalać, wiemy, że w M1 zawodnicy go obalali. Ta walka w M1 przecież poprzednia, kiedy rywal tam nie wyszedł do drugiej rundy, bo Rafał tam leżał, Rafała tam obalano, potrafił wstać, ale no, widać, że te zapasy nie są na aż takim wysokim poziomie. Także ja chętnie zobaczyłbym rywala, który rzeczywiście sprawdzi Kijanę pod względem zapaśniczym, pod względem tlenowym, bo ten aspekt mnie ciekawi i wolałbym zamiast kolejnych szybkich nokautów, brania walk na szybko, wolałbym pełen obóz przygotowawczy, rywala z wyższej półki i zobaczenia, jak to będzie wyglądało w przypadku Kijańczuka wtedy. No, ciężko prowadzić przygotowania od lutego do grudnia jedne longiem tak naprawdę, a tak to mniej więcej wygląda u Rafała, że tej przerwy nie ma i nie ma kiedy trenować, bo cały czas się walczy i cały czas trzeba myśleć bardziej o wadze niż o trenowaniu. Ciało przy zbijaniu wagi jednak jest trochę osłabione, łatwiej o te kontuzje, na szczęście to jeszcze omija Rafała. No, nie da się takiego trybu prowadzić przez kolejne lata. No, mi się wydaje, że warto byłoby wystopować, bo teraz fajnie Rafał nabija rekord. W dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście, ale zarabia pieniądze, robi walki, buduje rekord, jest fajnie. Natomiast no, trzeba by jednak trochę złapać oddechu, dać się zregenerować, żeby organizm jednak odpoczął, zregenerować organizm i skupić się na aspektach technicznych, na wydolności. No, ciężko budować cardio od walki do walki, jak ona jest co 2-3 tygodnie albo co tydzień, więc warto jednak złapać parę oddechów, no bo nie ma sensu łapać porażek, które może po prostu wyniknąć nie z braku umiejętności, tylko z braku czasu najzwyczajniej w świecie i tyle. Także super, jakby zbudował sobie rekord, świetnie, naprawdę pokazał wiele umiejętności, wiele serca do walki, charakteru.
No ale wydaje mi się, że jakby zaczynam starty w tym roku, warto już troszeczkę przystopować, zrobić, niech będzie, 3-4 walki w przyszłym roku, ale żeby to były 3-4 walki, każda z pewnym obozem przygotowawczym, już bez względu na to, jaki to będzie rywal, bo, no bo tak jego kariera będzie dalej wyglądała, nie można biec przez walki w tym stylu, tak? Nie można robić 6-7 walk rocznie, przygotowując się 2-3 tygodnie, tydzień, albo się w ogóle nie przygotowując, tylko robiąc 2-3 walki na jednych przygotowaniach, więc jakby ten tryb nie działa po prostu na świecie. I to jest jasne, tak po prostu nie ma na świecie, tak nikt nie wygląda, żaden mistrz UFC tak nie zdobył pasa, więc jakby trzeba troszeczkę po prostu trochę ręczne zaciągnąć, skoncentrować się na spokojnym okresie przygotowawczym, 8-10-tygodniowym. I w tym stylu, tak jak wszyscy zawodnicy na świecie, przechodzić od walki do walki. I tyle. No, przecież jeżeli po 2 latach Rafał będzie miał 10 czy 11-0, to jest tak fenomenalny wynik. Także warto chyba złapać oddech dwa i troszkę uspokoić. No bo to nie do końca o to chodzi. A no, jakby, żeby te walki kolejne łapać. No oczywiście, no, jeżeli jest oferta z konkretnym rywalem od razu i wiadomo, że widzi się, że ten rywal, ja wiem, trener wie, nie zagrozi, no to ja to rozumiem, natomiast każda walka niesie ryzyko kontuzji i taka kontuzja w głupiej walce za parę złotych czy parę tysięcy może cię wyeliminować z naprawdę poważnego starcia. Także wydaje mi się, że warto wziąć na wstrzymanie. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że liczę gorąco na to, że Rafał Kijańczyk po prostu szybko trafi do konkretnej organizacji i zadomowi się gdzieś, gdzie po prostu to organizacja mu wyreguluje ten rytm. I na dzień dzisiejszy ja widzę Rafała Kijęczuka jako zawodnika Fight Exclusive Night, który zyska tam przede wszystkim wielu sponsorów, zyska tam popularność, zyska ten czas i zyska dużo, 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 dużo lepszych rywali. Także na to czekam. Czekam na taki ruch. A dziwię się nawet, bo wydaje mi się, że już rozmowy powinny być z Rafałem prowadzone. Tak naprawdę to się jakby się mocno zastanowić, to przez wszystkie organizacje, bo ja nie wiem, czemu Rafał Kijańczuk nie nadawałby się na przykład do kategorii 9-3 w KSW. Dlaczego nie? Ta kategoria tam leży i kwiczy po prostu. No, mamy tam tak naprawdę, no nie wiem, Jamie'ego Sloana, Kopa Szostaka i Tomka Narkuna, no bo to tak to mniej więcej wygląda. Też walka z Wagnerem Prado. Wagner Prado, przepraszam, jeszcze tak. No. Chris Fields, no to trochę się rozpędziłem. No dobra, to mamy 5 zawodników na krzyż, tak naprawdę. Rafał Kijańczyk, wiadomo, że za Kopem się bić nie będzie, bo są kolegami klubowymi. No ale mógłby wejść i zawalczyć, nie wiem, z Jamie Sloanem, kurde, czy no z Wagnerem Prado, nie wiem, no wydaje mi się, że jakby nie poradził sobie chyba, nie, czy z Chrisem Fieldsem, ale no. Ogólnie nie, znaczy jakby nie byłbym zaskoczony takim transferem. No, jeżeli chcemy budować dywizję z takim rekordem, z takim uderzeniem, nawet walka z Wagnerem byłaby czymś ciekawym. Także to jakby wydaje mi się, że jakby każda z organizacji z Babilonem włącznie powinna się włączyć już teraz po ten wyścig po Rafała Kijańczuka. Tym bardziej, że każda z tych trzech organizacji da mu lepsze pieniądze niż, no może nie niż M1, ale niż wszystkie inne poprzednie, na których Rafał się zatrzymuje. Także czekamy. No, jakby zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, myślę, że ogólnie Rosja M1 zostanie tam, też jest dobrym pomysłem, bo to wiadomo, jest dobra kasa i rywale również na poziomie. No, ale jeżeli chodzi o popularność, na którą na przykład narzekał czy Damian Grabowski, czy Michał Kita i teraz wracają to budować tutaj, to wydaje mi się, że warto byłoby to jednak zrobić. Tym bardziej, że są ku temu okazje, jednak na duże walki za granicą jeszcze przyjdzie czas, a w tym momencie warto byłoby się skupić na tym podwórku. No ale to jakby nie musi tak wcale wyglądać. Wiadomo, że da się być mistrzem UFC bez walczenia dla żadnej polskiej dużej organizacji i tyle. Gala Babilonu MMA6 w Raszynie, Skibiński Pawlak jako potwierdzona walka. Domyślam się, że walka wieczoru, ponieważ walka o pas. No, wiem, że MMA Kartel, Paweł Kowalik nie chcieli tego pojedynku, uważali, że jakby Paweł Pawlak jeszcze powinien coś wygrać i Daniel Skibiński mówi, że okej, że na pewno się zmierzymy, jakby ja nie mam problemu z tą walką, ale gdzieś, no nie był, jakby obóz Daniela nie był tak skory do tego pojedynku, jak był skory obóz Pawła Pawlaka. No niemniej jednak to, jak widać, organizator tutaj rozdaje karty, panowie się zgodzili po jednej i po drugiej stronie, także Artnox versus MMA Kartel, Pawlak versus Skibiński. Kto z tego pojedynku, twoim zdaniem,
Michał wyjdzie zwycięsko, no i co do gali, no 15 grudnia miało nie być, jest w końcu gala, strasznie dynamicznie się to dzieje w Babilonie. Nie wiem, kto jest. No, faworytem oczywiście jest Daniel Skibiński tego pojedynku, ale w moich oczach to nie jest taki faworyt, który stuprocentowy. Dla mnie to jest takie 55-45 na korzyść Skiby, bo ja nie lekceważę Pawła Pawlaka. Naprawdę. Zawodnik, który posiada naprawdę dosyć ciekawą stójkę, który może napsuć krwi. I mimo, że Daniel Skibiński zapaśniczo oczywiście i siłowo będzie dominować, no to Pawlak może zaskoczyć. I ja tutaj nie lekceważę zdecydowanie Pawła Pawlaka. Może zrobić niespodziankę. I tak jak powiedziałem, 55-45, Skiba faworyt, ale Pawlak ma na niego argumenty. Tylko nie wiem, czy to będzie 5 razy 5 minut, to mnie ciekawi. Ale Bo ciekawe jest. jeśli będzie 25 minut, no to ja chyba faworyzowałbym lekko Pawła Pawlaka. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No, to łatwiej byłoby mi się odnieść. No, nie będę jakby rzucał faworyta na 15, na 25 minut. No, ogólnie faworytem jest Daniel na pewno. No nie, no wiesz, no to jak się pokazał Daniel Skibiński w swojej poprzedniej walce, a Paweł Pawlak, to jednak jest różnica, no jakby przekonany jestem, że rywal Daniela Skibińskiego jest lepszej klasy zawodnikiem niż Rafał Lewon i tyle, i tu nie ma ale, jakby tu nie ma moim zdaniem dyskusji. Już Daniel się nie dał rozkręcić Włochowi, natomiast no, to nie na tym polega MMA, żeby się rozkręcać. Masz swój plan, wdrażasz, kończysz, koniec. I tyle. Tak, na pewno Daniel jest faworytem tego pojedynku, no ale rzeczywiście, że Paweł nie jest na straconej pozycji. Absolutnie. I taka walka naprawdę jest ciekawa. To jest naprawdę dobre, ciekawe starcie. I czekam, czekam, czekam. No, nie wiem, czy jeszcze się nie jaram. No, jeszcze takich emocji nie mam. Na razie przetrawiam tę walkę, o której tak naprawdę dowiedziałem się parę godzin temu. Także to fajnie. No, przede wszystkim strasznie trochę ogólnie martwię się o rozpiskę w ogóle, bo gali miało nie być. Miała być konferencja, w której mieli ogłosić styczeń. Po tygodniu, chyba 2 dniach, też dniu, ta konferencja została zdjęta. Z innych powodów podobno niż jakby zamieszania jakby z terminem gali. No i martwię się po prostu w ogóle o kartę walk, bo gala się ma odbyć za miesiąc równo. Za 4 tygodnie panowie mają wejść do klatki. No i znamy jeden pojedynek, także pytanie brzmi, czy się toczyły jakieś rozmowy, czy karta będzie sklejana na szybko. To jest bardzo interesujące, także tyle. Zobaczymy, no jestem ciekawy, no ciekawy rok, no bo po tej gali jeszcze jest jedna gala RWC i ten rok nawalony galami naprawdę, jakby od września do grudnia po prostu pod korek, tych gal po prostu kosmos, coś niesamowitego i od razu 12 stycznia znów zaczynamy, więc krótka przerwa zimowa, także no robi się tego coraz dużo, więc chyba buł na MMA nie znika, nie zmaleje, nie spada. Cały czas jest mocno dobrze i jeździmy po tych małych galach i widzimy, jak to wygląda, także naprawdę nie ma się czego wstydzić i organizacyjnie, i przede wszystkim sportowo. Nowe zestawienia Ben Askren, Robbie Lawler dodany do rozpiski UFC 233. No to krótko, Michał, chyba, że ty naprawdę masz jakiś pomysł na analizę tego pojedynku, ale ja nie. Dla mnie faworyt jest chyba jasny. Jaki? No, Robbie Lawler. No, według mnie może być to ciężkie przepływa dla Lawlera. Mimo wszystko, Ben Askren naprawdę zapaśniczo, co by o nim mówić, zapaśniczo jest naprawdę w miarę mocny. Wygląda naprawdę zapas u niego imponująco i ciężko przetrwa przed Lawlerem. On ma te defensywne zapasy na wysokim poziomie. Naprawdę ta stójka, wiadomo, bardzo mocna. Ciężko go skończyć. Ale wydaje mi się, że te dwie rundy może ugrać Askren. Może go dociskać do siatki, klinczować. To będzie brzydki pojedynek, ja uważam. Ale te dwie rundy może Askren mu wyrwać. I ja typowałbym tak minimalnie Ben Askrena w tym pojedynku. Mimo wszystko. No, game plany są chyba jasne w obu przypadkach, natomiast to o czym. No, tutaj tak naprawdę nie wiem, kto jest większą niewiadomą, ale być może nawet nie Askren, tylko właśnie Lawler. Zależy, jakiego Lawlera zobaczymy, to jest jedna rzecz. No, inaczej, no, jeżeli walka się będzie toczyła w stójce, wygra Lawler, jeżeli nie, no to pewnie Askren, ale. A nie wiem, ja bym nie przeceniał tego Askrena i w ogóle aż tak nie jestem w ogóle jakbyś mega zajarany tym transferem, ale. Ale zobaczymy, no ta walka, no inaczej, Askren dostał bardzo mocne nazwisko na wejściu, to w ogóle się z nim nie pieprzą i szybciutko chcą go zweryfikować. I ta walka dokładnie taka będzie, to będzie klarowny, jasny, oczywisty papierek lakmusowy dla umiejętności Bena Askrena. Jeżeli sobie poradzi z Robbie Lawlerem, no to jest top 10 i szukamy tak naprawdę kolejnego mocnego
wyzwania, które będzie, no to w 2-3 walki jest w stanie dostać się do walki o pas, no to jeżeli pokona Robiego Lawlera, w związku z tym, i to Robi Lawler, to będzie jedna z tych trzech walk, także no czekam, jestem ciekawy, bardzo ciekawy tego pojedynku, cieszę się, że tak to zostało zostawione i tyle. Jojo Calderwood przywita w UFC było mistrzynię KSW, Arian Lipski, jak wiemy, Lipski miał walczyć w Argentynie, wypadła niestety rywalka, Marina Moros. No ja byłem przekonany, że w tym pojedynek jest do jednej bramki, natomiast no teraz sytuacja się troszeczkę zmienia. Może nie diametralnie, nie drastycznie, nie o 180 stopni, ale się zmienia jednak, bo rywalka zdecydowanie na dużo wyższym poziomie i to już w debiucie dla Lipski. Ja cały czas podkreślę to, co zawsze mówiłem w przypadku Arian Lipski, jeśli chodzi o UFC. Jest to wielka niewiadoma, nie ma co faworyzować ją, że ona będzie wygrywała. To, że wygrywała w KSW, to jedno, a w UFC to jest zupełnie inna para kaloszy. Nie tacy przegrywali. Dochodzi USADA, dochodzą badania dopingowe, duże te, jeśli chodzi o wszelkie suplementy, o wszelkie suplementacje, wlewy dożylne, to wszystkie rzeczy są zabronione. Te restrykcje naprawdę są bardzo duże, więc nie wiemy, jak będzie miało to wpływ na Arian Lipski. Nie wiemy, jak ona będzie wyglądała w debiucie, także no, na debiut bardzo mocna rywalka, bo Jojo Calderwood to nie jest łatwy rywal. Jeśli Arian przejdzie Jojo Calderwood, no to wow, duże wow, że w debiucie taką rywalkę pokona. Dla mnie 50-50, otwarte karty. Ciężko mi w tej chwili stwierdzić. Nie mówię, że Arian przejedzie się po Jojo, nie mówię, że Jojo przejedzie się po Arian. Chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała Arian Lipski w UFC. No to wiesz, dużo zależy od tego, czy Jojo Calderwood rzuci chłopak przed walką. To jest istotny element tej układanki, bo jak pamiętamy, to Jojo Calderwood przegrała z Maryną Moros właśnie podobno dlatego, że rzucił ją i trener i chłopak jednocześnie. No i to jest to istotne, czy się związała ze swoim trenerem. To trochę kuriozalna sytuacja w sumie, bo Arian Lipski też jest związana ze swoim trenerem, także jest oparą w związku z powyższym. Żeby to drugą stronę się nie obróciło, broń Boże. No ja jestem spokojny, znaczy inaczej. To, co prezentuje Arian Lipski w klatce, jest diametralnie inne od tego, co prezentuje Chciałem Calderwood. powiedzieć, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, ale w przypadku pary, jeśli chodzi o zawodniczkę trener, to może źle zabrzmieć. Wiesz, to, co prezentuje Lipski w klatce, jest wiadomo w innej klatce, ale jednak prezentuje, a to, co prezentuje Calderwood, jest inne, diametralnie inne. No, ja nie uważam Calderwood w ogóle za dobrą zawodniczkę. Mocną, solidną, nie wiem, weryfikatorkę jakkolwiek, natomiast jest to bardzo duże wyzwanie. No, jakby inaczej, jest szansa na to, albo jest to nawet prawie pewne, że to się dowiemy jeszcze, ale na pewno Calderwood to jest najtrudniejsza zawodniczka, z jaką się będzie mierzyła Arian Lipski. To jest na Tak, no ale 100%. wiesz, Calderwood tak nie wyjdzie w MMA, to zawsze musi być lektorem w filmach. To wiesz, to nie jest tak, że ona jest skazana MMA. Natomiast na papierze na pewno Calderwood miała trudniejsze rywalki. I to jest ta różnica zasadnicza. Także dla Lipski będzie to walka życia, w pewnym sensie dla Calderwood nie. No ale Calderwood też ma dużo do stracenia, no, jak bije się z No wiesz co, debiutantką. ja widzę naprawdę, że wszyscy bardzo, bardzo pompują ten balonik Arian Lipski. Wszyscy mówią, że już w KSW mówili, że to jest zawodniczka, która przewyższa KSW, która po UFC zrobiłaby przeciąg, która wszyscy mówili, że no ciekawe, jak ona wyglądałaby z Asią. Już ją tam widzieli, naprawdę wysyłali już ją po pas UFC i według mnie to jest, można zrobić krzywdę zawodniczce, bo ten balonik jest pompowany za bardzo, za bardzo. Wiemy dokładnie, jak kończy się takie pompowanie balonika, bo nie tacy przegrywali. Także ja mówię, ja jestem bardzo ciekawy, ale jestem spokojny i trzeba z dystansem podejść do tego pojedynku, bo dojdzie USADA, dojdą naprawdę duże rzeczy, duże restrykcje odnośnie suplementacji, wszelkich wlewów, wszelkiego odnowy biologicznej. To wszystko naprawdę zrobi dużo, dużo zmian. Także Arian, może nie wiemy, jak sobie poradził w KSW, to tego wszystkiego nie było, była naprawdę wolna Amerykanka, dowolność. Więc, a tutaj jest zupełnie inaczej. Także spokojnie, naprawdę, bo może skończyć się to zupełnie inaczej. Być może Arian sobie totalnie nie poradzi z presją, nie poradzi sobie z tą suplementacją, z tym wszystkim będzie wyglądała słabo fizycznie i Jojo ją przejedzie. Być może skończy nokautem, tak jak kończyła to w KSW. Nie wiem tego, natomiast nie pompujmy balonika Arian, bo może skończyć się to naprawdę źle.
Znaczy, co do tych kroplówek, to wlewy do żelaza, co masz robić, tylko chodzi ci o kroplówki po ważeniu, to nie sprawdzają ci, czy byłeś nakuwany. Ty nie możesz tego robić, a tak naprawdę to nie możesz, ale generalnie to możesz, bo i tak się na tym nie złapią. Nie sprawdzają, czy masz dziury w rękach. Więc tak, ale wiem, o co tobie chodzi ogólnie. Natomiast nie przypominam sobie, żeby Lipski miał problemy z wagą jakieś nadmierne. No tak, no słuchaj, ale na przykład typu suplementacja, typu nie wiem, odżywki, USADA, wiesz jaka jest lista USADY, tam restrykcje są straszne, no nawet jakieś leki przeciwbólowe czy przeciwgrypie, no nie możesz brać tego składnika, No nie, więc no to to wszystko jest. bardziej się zastanawiasz nad tym, czy przypadkiem nie wpadnie, a nie czy to, no, czy lek na kanar będzie miał wpływ na wynik w pojedynku, no to wątpię akurat, no tylko czy, Nie wiesz. chciałem użyć takich słów, no ale ty to powiedziałeś tak. Ale ja boję się, że Lipski może wpaść. No to, no rozumiem, no chodziło mi, że no bo, że weźmie krople, których nie może, no wiesz, to też nie jest amatorka, mówmy się, to jest profesjonalistka zawodowa, zawodowa zawodniczka, także jakkolwiek to zabrzmi. No nie, o te kwestie akurat to ja się specjalnie nie martwię, bo już tyle, ile żeśmy mówili o Claudii Gadeli, o wszystkich tych Brazylijkach generalnie, to już tyle, żeśmy się nagadali, to już to tylko my wiemy, inni co nas słuchają, a finał jest taki, że żadna z tych dziewczyn jeszcze nigdy nie wpadła, żadna Brazylijka nigdy nie wpadła na koksie, także nie wpadły one, nie martwię się w tym wypadku też o Ariana. Co do psychiki, no to tu bardziej bym się martwił o JoJo zdecydowanie, bo już raz i ta psychika klęknęła. Także tyle, ale zobaczymy. No wiemy, o co tobie chodzi ogólnie, tak? Tylko jedna kwestia, to jest bardzo istotna. Kategoria Musha jest najsłabiej rozwiniętą kategorią UFC i najbardziej zbliżoną do całej reszty zawodniczki kategorii Musze w UFC są mega zbliżone z całą resztą zawodniczej kategorii Muszy na świecie. To nie jest tak, jakby poszedł teraz Gamer do UFC, to ja jestem przekonany, że on nie ma szans zdobyć tego pasa. Tak, wygrywając z Habibem, z Conorem, czy tam, nie, z Tony Fergusonem. Natomiast w przypadku Lipski już tak nie jest. Ja widzę Lipski z Szewczenko na przykład, tak? Ja widzę jej szansę tam. Jest po prostu dużo płycej, nie? Jest jakby dużo płytsza kategoria, dużo. Nie zdążyła się tak zbudować ta dywizja w UFC, żeby te różnice między zawodniczkami UFC a całą resztą były takie olbrzymie. Ich nie ma w No widzisz, ogóle. i według mnie takimi słowami ty już lekko budujesz balonik. Alian, ja tak to odbieram. Bo mówisz, że widzisz ją z Szewczenko. Ja jej nie widzę. Mówię takie słowa, powiedziałbym po debiucie. Zobaczyłbym, jak sobie Masz, radzi w nie, UFC i w jesteś ogóle. głosem rozsądku, tak, oczywiście, no masz rację, A ja wiem, ogólnie że rzecz jestem biorąc. głosem rozsądku w tym podcaście. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. W tej kwestii. Jesteś głosem rozsądku w tej kwestii, natomiast to nie to, to jest moja subiektywna opinia, no ja nie mam, wiesz, jeżeli ktoś jakby na bazie tego, co ja mówię, sobie będzie snuł jakieś wyobrażenia na temat debiutu Lipski, no to jest jego sprawa, no jakby ja nie zamierzam, znaczy w moim mniemaniu po prostu nie jest to tak, że dysproporcja między, nie wiem, Mateuszem Gamrotem a Habibem jest dużo większa niż między Lipski a Szewczenką, może to tak bym doprecyzował, żeby była jasność. O to mi chodzi, że ta kategoria jest tak słaba na razie, w sensie mało zbudowana, mało wykreowana w UFC, że najłatwiej będzie Lipski wejść tam na poziom, natomiast no, bang, będzie ciężej, no, będzie to najcięższa jej walka i zdecydowanie masz rację, że po tej walce, jeśli pompować balon jakikolwiek, to lepiej w ogóle tego nie robić, ale jeśli to oczywiście po debiucie, no Marina Moros to w ogóle żadne wyzwanie, moim zdaniem nadal, ale zobaczymy co zrobi Calderwood. No, jest duża szansa, że ta walka potrwa pewien dystans, to jest, tego się spodziewam. No i może być 29-28, no jakby, natomiast no, pewnie nokautu nie widzę, inaczej, jeżeli wygra Calderwood to tylko przez decyzję, a jeżeli przed czasem to Lipski, Calderwood nie wygra przed czasem na pewno. No zobaczymy, no. Ja jestem bardzo ciekawy. No wiemy doskonale, że Ariane jest bardzo silna, że jej nogi latają jak przecinaki i przestawiają nogą zawodniczką nogi, a i parter też jest mocny, także zobaczymy. Do tego też eksplozywność, kondycja. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w UFC. No, jestem mega ciekawy. Natomiast co do tej presji psychicznej, to wydaje mi się, że chyba nie ma. Ona jest tak jakoś, takie odnoszę wrażenie, ale to jak zwykle czas pokaże. No tak jak powiedziałem wcześniej, chwilę temu, jeżeli chodzi o tą psychikę, to bardziej martwiłbym się o rywalkę Brazylijki. KSW 46 Szadziński, kontuzjowany Grzegorz Szulakowski, nowym rywalem Mariana Ziółkowskiego. No jak dowiedziałem się o kontuzji Gracjana, to byłem no, załamany, można powiedzieć, bo jarałem się tą walką na maksa i liczę, że do niej dojdzie. No aczkolwiek trzeba przyznać, że KSW stanęło nam w wysokości zadania i dało absolutnie
godne zastępstwo. No, powiem ci szczerze, że spodziewałem się zupełnie kogoś słabszego. Shuli naprawdę jest niespodzianką i to walka robi się nas według mnie bardziej ciekawa, bo tutaj Gracjan z Marianem wszyscy skazywali tutaj Mariana na porażkę. Wszyscy mówili, że Gracjan rozbije go i w ogóle. No a tutaj teraz robi się naprawdę ciekawa rozgrywka. Ja chętnie zobaczę mu pana, jakby zeszli do parteru. Bardzo chętnie bym to zobaczył. Zobaczę mu kulankę i Mariana i Szuliego, bo obaj naprawdę w tym parterze. Nie tylko Szuli jest wariat, bo Marian w parterze też i wariat. Także obaj wariato, także można powiedzieć. Więc chętnie zobaczę tą kulankę. Chciałbym zdecydowanie walkę w parterze niż w stójce. Szanse? Lekkim faworytem według mnie Marian z tego względu, że Szuli bierze walkę z krótkim wyprzedzeniem czasowym. Ale Szuli jest zawodnikiem, że on w treningu jest praktycznie cały czas, więc daje to nadzieję naprawdę na fajną walkę. Na papierze to się broni. Nie wiem, czy to jest lepsze zestawienie od Szadziński-Ziółkowski. To już fani ocenią sami. Natomiast ta walka mnie naprawdę bardzo ciekawi. Zresztą jak i cała karta jest całkiem fajna, więc ja uważam, że ten pojedynek jest naprawdę bardzo mocny. Ja się cieszę, że zobaczymy Szuliego, a nie jakiegoś Brazylijczyka, który przyjedzie po wypłatę życia. No w drugiej części wywiadu z Martinem Lewandowskim, która jeszcze się nie ukazała i ukaże się w poniedziałek najprawdopodobniej dopiero, jest tam temat oczywiście tej walki, jest jakby jeden z głównych tematów, znaczy w ogóle druga część poświęcona KSW 46 w Gliwicach. Grzegorz Ulakowski przygotowywał się do tej gali i po prostu no, dowiedział się, że nie będzie tam walczył, był przekonany, że będzie tam walczył, okazało się, że nie będzie tam walczył. Co się okazało też już nie tak dawno, no bo tam, znaczy nie tak dawno, ze 3 tygodnie temu, przynajmniej tyle to wiem od Grzesia, to tylko tyle to ma znaczenie w tym, że był przygotowany, znaczy przygotowywał się, nie z roztrenowania wyciągnięty, tylko no, kto obserwuje Instastory Grzesia, to wie, jak wygląda jego jakby roztrenowanie. No to jest jakby cały czas treningi, no tylko taka różnica, że teraz trzeba będzie po prostu w te 3 tygodnie zagęścić ruchy, ułożyć game plan, zrobić wagę i tyle. I tu szacun, że wziął pojedynek w kategorii lekkiej, że nie szukał catchweightu. Mega, no jest duża szansa na to, że Grzegorz Szulakowski jest jeszcze większym wyzwaniem niż Gracjan Szadziński. W sumie jak się tak zastanowić, no to Grzesiek z tym... Grzesiek był pretendentem do pasa, no Gracjan jeszcze nie, także naprawdę, no Marian nie ma łatwiej przeprawy i Grzesiek jest faworytem w tym pojedynku, to jest naturalne, no po prostu, ale może być ciekawie. Choć uważam akurat, że walka z Gracjanem byłaby ciekawsza, bo Gracjan nie szukałby parteru, Marian raczej by go szukał, a to jest tak, że to może tak być, że chociaż może być też, jak się mówi, według taka teoria jest, nie, że jeśli dwóch parterowców, to w stójce. No i tak może być. A panowie umieją wymieniać ciosy, mają dobre zasięgi, więc te ciosy będą dochodziły zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No mega, mega pojedynek, jaram się naprawdę. Fajne, fajnie, fajne, mocno dobre zastępstwo, które zupełnie nie psuje tej karty walk. Po prostu nie psuje tej karty walk. Jest tylko jedna nieciekawa walka na tej karcie, a tak naprawdę wszystko się zgadza i tyle. Także super. No, szkoda Gracjana oczywiście, no, też tam informacje są takie, że prawdopodobnie to też może się nie udać na następnej gali zawalczyć, bo kontuzja jest poważna, no ale bądźmy dobrej myśli, wiara czyni cuda, także biorąc pod uwagę to, jak Gracjan ma wiarę we własne siły i umiejętności, to jest duża szansa, że będzie gotowy tuż po Nowym Roku, aby zagościć na karcie KSW 47. Doniesienia, Conor McGregor ma się zmierzyć w następnej walce z Donaldem Cerrone. Jak myślisz, jak to są prawdziwe doniesienia, czy to naprawdę jest, czy to jest na to szansa twoim zdaniem, czy to jest absolutnie plotka wyssana z palca? Mam nadzieję, że jest to plotka wyssana z palca, chociaż myślę, że do tej walki może dojść. Bo to się w jakimś tam stopniu, dla Conora oczywiście to jest easy money, to jest walka naprawdę prosta, bo Cerrone nie postawi mu żadnych warunków. Ta walka, jeśli dojdzie, to będzie wyglądała zupełnie tak samo jak walka z Darrenem Tillem. Identycznie, tak to widzę. Więc ja nie uważam, że sportowo to ma jakikolwiek sens. Marketingowo broni się z tego względu, że weteran UFC, że legenda UFC, zawodnik z taki i taki, że rekordy, że to i tamto, nazwisko wielkie.
łatwa walka sportowa i Conor po zwycięstwie nad Cyronem może teraz walczyć znowu o pas. I to jest takie łatwe prowadzenie Conora za rączkę do rewanżu z Khabibem. Ja to tak odbieram. Dlatego mam nadzieję, że tej walki nie dojdzie. Mam nadzieję, że są plotki, spekulacje i mam nadzieję, że tej walki nie dojdzie, bo ja byłbym bardzo rozczarowany taką walką. No ja to powiem ci, że bardziej niż na walkę, to czekałbym na konferencję prasową. No, jestem ciekawy, jak Conor McGregor jest w stanie zaatakować legendę UFC, bo ciężko, odnoszę wrażenie, że ilościowo więcej fanów ma Conor, natomiast jakby bilans rywali, bilans fanów do hejterów jest na pewno na korzyść Sirone i się zastanawiam po prostu, czy przypadkiem więcej głupim gadaniem nie straciłby, niż by zyskał. Wiesz, to czy on zyska, czy straci gadaniem, to jest jedna sprawa. Tu tylko chodzi wyłącznie, żeby wyprowadzić rywala z równowagi. No to ciekawe właśnie, czy to by się udało takiemu zawodnikowi jak Cirone. No jednak to jest, no nie tyle, że legenda, no to jednak tak doświadczony zawodnik, że raczej nie powinien sobie za wiele robić wiesz z co, tego nie gadania. Wiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy Conor robił jakiś wielki trash talk. No wiadomo, że ciężko to mówić, że Conor by nie robił trash talku, ale... Ja taki, coś mi się tak mówi, że gdyby ewentualnie doszło, to nie byłoby jakiegoś wielkiego tam trash talku ze strony Conora. Wiesz, łatwiej by było nie wiem, może Conorowi... naiwnie w to wierzę, ale według mnie, już nie mówię, sam szacunek do Cyrone to jest jedno, ale dwa, no tam nie ma punktu zaczepienia według mnie. No bo co można zarzucić, nie wiem, kowbojowi? No, że jest stary na przykład, no tyle może. No to, no tak, no to super, to jest faktycznie argument. No to tak nie wiem, no szukam tak na szybko takiej czegokolwiek, no ale nie ma czego, no to jest genialny zawodnik, odnoszący się z szacunkiem, ale pamiętajmy, że Donald Cerrone też potrafi odpysknąć i nie przebiera w słowach, jeżeli to jest taka sytuacja i sytuacja do tego zmusza, także no jestem ciekawy, czy wydaje mi się w ogóle, że Conor McGregor jakby nie jest w stanie wejść na taki poziom inteligentnej wymiany z tylko wiesz co, według mnie, wiem o co ci chodzi, ale według mnie nie musiałby robić tego trash talku, raz, że walka by się sprzedała, to wiadomo, a nie musiałby wyprowadzać rywale z równowagi, bo sportowo to bez takiego trash talku, nawet nie wiem, bez żadnego obrażania i w ogóle z pełnym szacunkiem, gdyby weszli, no to po prostu sportowo na tą chwilę Conor miażdży kowboja. No nie wiem, wiesz, jakby co do samej konferencji, trash talku, czy tego wszystkiego, no to dla mnie, wiesz, Donald Cerrone jest jak Mufasa, a Conor McGregor jak Simba, nie? Jakby nie chodzi o powiązanie krwi, tylko jakby klasę takiego... Jak zawodnika, jakkolwiek to zabrzmi. Dla mnie Conor McGregor dalej jest ratlerkiem, który drzeryja, nie? Jakby nie, go nie szanuje jako człowiek, jakby... On nie budzi we mnie takiego szacunku, nie? Jak Donald Cerrone. Nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć. No, ale jest dla mnie na razie krzykaczem, który jeszcze tak dużo zrobił, ale niewiele udowodnił. I to takie jest jeszcze jakby dużo większy szacunek mam, nie wiem, do Daniela Cormiera, do Stipe Miocicza, do Dimitriusa Johnsona, nie wiem, do Andersona Silva oczywiście, George'a St-Pierre'a. Czy Habiba, no nie wiem, nie ma jeszcze tego czegoś, żeby zasłużyć. Na razie dla mnie jest rozwydrzonym gnojem i tak go odbieram po prostu, no, tak to wygląda, bo takiego się kreuje i tyle. Co do samego sportowego aspektu, no to nie wiem, że tak parterowo Conor McGregor by zamiótł Donalda Cerrone, tutaj nie jestem taki przekonany. Ale trzeba najpierw Conora obalić, a Cowboy nie ma mocnych zapasów, nigdy nie miał. No nie chcę tutaj wmawiać nikomu, że Donald Cerrone byłby faworytem tego pojedynku. No Donald według mnie ma zapasy trochę lepsze od Diaza, a mimo wszystko uważam, że Conor byłby szybszy, dużo, dużo szybszy. No tak, no wiesz, no pamiętam, mam w głowie cały czas walkę Cerrone z Dostaniosem i wydaje mi się, że to jest jakiś klucz do tego pojedynku. Tu też trzeba sobie zadać pytanie, w jakiej kategorii wagowej. No oczywiście w 7-7 Donald zyskuje, w 7-0 już tak traci, ale no ciekawe, no nie, jakby dla mnie spoko, znaczy w sensie takim, jakby lepsze to niż walka z Diazem, lepsze to niż rewanż na pewno i lepsze to niż wyskoki po innych dyscyplinach, więc jakby pomysł mi się ogólnie podoba, jest spoko i Donaldowi też Donald dużo zyska, tak jak ty mówiłeś o Cormierze, że jemu się należy walka z Lesnarem, żeby sobie zarobił trochę pieniędzy. No to jest trochę tak teraz, że Cerrone się należy walka z Conorem, bo też sobie zarobi trochę pieniędzy na walce z McGregorem. Trochę popularności, której można mu nie za wiele brakuje tak naprawdę, ale no
jednak strzał medialny spory. Ciekawe, no jakby sportowo pewnie trochę mniej ciekawe, ale mimo wszystko jakoś coś gdzieś w środku mnie jakby chce taki pojedynek zobaczyć. Robert Whittaker, Kelvin Gastelum dodane do rozpiski UFC 234. Faworytem w tym pojedynku dla mnie jest Robert Whittaker. I to Dla mnie takim też. dosyć wyraźnym. No Gastelum warunki fizyczne jednak no, nie przeskoczy tego, nie przeskoczy. Mimo, że ma mocny cios i umie tym ciosem zrobić wiele szkód, no to Whittaker jest naprawdę bardzo fajnie poukładany boksersko. Ma dobrą tą strójkę, świetne defensywne zapasy, umie dobrze stać na nogach, ma niezłą kondycję i według mnie po prostu tym dobrym ułożeniem bokserskim swoim ten pojedynek wypunktuje na dystansie. Nie widzę sposobu, w jakim Gastelum mógłby się zbliżyć, skrócić dystans i znokautować Whittakera. Zresztą Whittaker ma mocną szczękę, co też pokazało, że walki z Romero Palacio. Joel tam trafiał go naprawdę tymi bombami, bo niby blisko do nokautu, ale jeszcze zawsze czegoś brakowało i jeśli Romero nie był w stanie skończyć Gasteluma, Whittakera, to Gastelum też nie skończy Roberta i dalej będzie end still. Też mi się tak wydaje. Fakt faktem, no Gastelum potrafi zeskoczyć. Zeskoczył pamiętam w Pekinie Bispinga, chyba w Pekinie w Chinach. Chyba tak, chyba Pekin czy Szanghaj, Pekin, a może Szanghaj. Hongkong chyba. Hongkong w ogóle, no nie pamiętam. W każdym razie w Chinach i zaskoczył, także jest szansa, że zrobi to i z Whittakerem. Natomiast no, klasa rywali nieporównywalna. Z całym szacunkiem do Hrabiego, to jednak Whittaker jest dużo lepszym zawodnikiem. No tak, no stawiam na Whittakera, natomiast jakby w ogóle sam pojedynek mnie nie jara za bardzo. Znaczy, nie wiem, nie wiem dlaczego jeszcze nie doszło do. O co chodzi, że nie ma walki Whittaker-Covington. Jakby nie rozumiem, takie te pasy tymczasowe wpieniają, że szkoda szczępi się ryja. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest głupi, czy to UFC tak miesza, czy Whittaker nie chce, czy Colby nie chce, nie wiem. No jakby. Nie wiem, czy można zwakować pas tymczasowy, odebrać, nie wiem, dziwne to wszystko i to mi się przede wszystkim nie podoba, a już w drugiej kolejności jest to starcie ogłoszone. No zobaczymy, no nie jara mnie ten pojedynek na maksa jakoś bardzo, przestała mnie od pewnego momentu ta kategoria jarać w ogóle, także nie wiem, nie, od czego to zależy. Może te częste zmiany, no, jak nie można wykreować mistrza. Albo kreuje się go na emerytowanym Danie Hendersonie, próbuje się to zrobić, a potem dochodzi do weryfikacji. Później wraca w ogóle jakiś gościu, czy jakiś, w cudzysłowie oczywiście, mistrz z 7-7 do 8-4 i wygrywa walkę i tak dalej, to się wszystko miesza. Tutaj oczywiście błąd popełniłem na Colby'ego, to temat masz tymczasowy, to nie jest ta kategoria wagowa. Miałem na myśli nie Whittakera, tylko Romero. Więc jest za dużo zamieszania w tej kategorii wagowej i to mi się nie podoba. Chciałbym, żeby była już jasność, zero pasów tymczasowych i naprawdę, żeby to szło już tak, jak powinno być, bo tak naprawdę już nie wiadomo, kto jest mistrzem tymczasowym, kto eliminator jest do którego pasa, gdzie ten pas się znajduje, po co on się znajduje, kto jest kontuzowany, kto nie, kto chce z kim walczy, kto nie chce i to wszystko jest takie pogmatwane, że ciężko też wykreować mistrza, bohatera itd. itp. Także czeka na rozwiązanie tego wszystkiego w taki już prosty, klarowny sposób, żebyśmy wiedzieli, kto jest mistrzem, bo jest tego po prostu za dużo w tej UFC i pół ciężka z ciężką się miesza średnia, pół średnia, lekka. Tu w lekki jest dopiero się wszystko wyjaśniło, dopiero jest ok i w piłkowej, ale reszta znów musza z kogucią i tak dalej, i tak dalej. Teraz się jeszcze miesza słomkowa z. No bo Asia z Valentino walczy słomkowa z muszą u kobiet, więc z tego tyle. Taki miszmasz, taki twister, że ja po prostu oczekuję spokoju, jakiegoś takiego wyprostowania sytuacji w każdej kategorii wagowej. A ta walka jak nie do końca spełnia moje oczekiwania pod tym względem. Maciej Jewtuszko, Waso Bakocewicz chętni znowu się ze sobą zawalczyć. Maciek gdzieś tam wyzwał Waso na Twitterze, Waso podjął rękawicę. No, niby mieli panowie, niby był pomysł na Jewtuszko w Fenie, ale z tego co mi wiadomo, to nie do końca. I chyba bliżej do tego bliżej będzie zorganizować to starcie w DSF-ie z kolei. Nie wiem, no wtedy dojdzie do walki w K1, nie wiem w jakiej kategorii wagowej. No, dużo zmiennych, no bo Maciek ma walczyć chyba w 8-1. W DSF-ie, no Waso Bakocewicz w 8-1 to chyba nie za bardzo, chociaż i takie rzeczy się działy, także jak myślisz, czy dojdzie do tego starcia? No bo wygląda na to, że tak, ale i gdzie, pod jakim szyldem, w jakiej formule i w jakiej wadze? Nie sądzę, że dojdzie do tego starcia, także nie będę mówił w jakiej formule, w jakiej wadze. Aha, Myślę, że okej. nie. Myślę, że nie dojdzie do tego pojedynku. To według mnie takie medialne przepychanki i na tym się zakończy.
To, że panowie chcą, to jedno. Ja też wiele rzeczy chcę, a nie dostaję. No zobaczymy. No, nie wiem, no ja bym wolał walkę oczywiście w Tuczko z Parkę, a jak co się wydarzy, to jak zwykle czas pokaże. No efektowni zawodnicy już mieli ze sobą okazję się bić, także ciekawy jestem, jak Co, będzie wydaje mi wyglądało. się, że gdyby było to w rękawicach bokserskich w walce K1, to nie byłoby tak efektowne jak w MMA. Po No tak, prostu. tak. No i dużym faworytem byłby Maciek jednak, no. Zasięgi, także zresztą Wasa jest zawodnikiem kategorii piórkowej chyba, tak, no, względnie lekkiej, no. A tak jak mówię, Maciek walczył w 8-1 w DSF-ie, także dziwne. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Powoli zbliżamy się do końca i na koniec właśnie zapowiedź gali Dragon Fight Night 4, która już w Legionowie w sobotę o godzinie 19:00. Arena Legionowa, my tam będziemy oczywiście z kamerą. Będziemy mogli obejrzeć, o ile dobrze widzę, 10 pojedynków MMA, tak, 10 pojedynków MMA. W kategorii piórkowej Maciej Król podejmie Marka Kellera. W catchweight Jacek Brzezicki, do 88 kg, Jacek Brzezicki zmierzy się z Jarosławem Lechem. Ponownie w kategorii piórkowej Adam Soldajew stanie vis-a-vis Sławomira Szczepańskiego. W kategorii koguciej Mansur Ażijew w swoim drugim zawodowym pojedynku będzie bił się z Arkadiuszem Kellerem. Alan Kwieciński w kategorii półśredniej zmierzy się z Grzegorzem Guśkiem Białasem. O ile dobrze pamiętam, to walka chyba będzie na zasadach K1, ale nie chcę was okłamać. W kategorii ciężkiej Hashbir Elbijew będzie się bił z Adamem Pałaszem. W catchweightie do 73 kg Łukasz Charzewski zmierzy się z Arturem Pawlikiem. W kategorii półśredniej Michał Tarabańka stanie do walki z Kasprem Koziorzemskim, który niedawno wygrał na gali GSW. O ile się nie mylę, Emil Różewski wraca do klatki w kategorii półśredniej i zmierzy się z Mariuszem Bagdonasem. A w main evencie gali w kategorii średniej Krystian Bielski podejmie Adriana Błeszyńskiego. Także karta naprawdę ciekawa. Kilka naprawdę znanych nazwisk z różnych organizacji, także czekamy na tę kartę. Zapraszamy oczywiście serdecznie wszystkich do Areny Legionowo. Jeżeli ktoś jeszcze nie podjął takiej decyzji, tak można właśnie spędzić w okolicach Warszawy weekend z MMA. I na koniec, tak jak Michał mi tutaj przypomina, wrzucił informację na naszą grupę MMA Polska i Świat, że nagrywamy MMA Tonight. No i mamy tutaj pytania od fanów. Na razie tak to Michał wymyślił, na razie zamiast live'a, którego planujemy już od długo, a ja nie mam kiedy spokojnie usiąść i technicznie tego rozwiązać. Może ktoś wie, jak OBS-a się dobrze obsługuje i dodaje się gościa ze Skype'a do niego, i żeby móc z nim porozmawiać. Jak ktoś wie i umie mi to bardzo łatwo wytłumaczyć i łopatologicznie, to będę wdzięczny. Także Michał, no masz pewnie pytania przed oczami, także zamieniam się w słuch. Tak, pierwsze pytanie do nas jest takie. Ja chętnie posłucham o waszym spojrzeniu na ewentualny powrót Aziza Karaoglu oraz kim go byście widzieli, bo cały czas stawia zdjęcia z różnych treningów. Czy widzicie Karola Cylińskiego w KSW i czy walka Janikowskiego z Kułakiem byłaby możliwa, bądź Kendallem Graubem, czy miałaby sens? Więc najpierw o Azizie. A nie, poczekaj, poczekaj. A tu jeszcze jest Artur Ostaszewski pyta. Wymyślcie rywala Różala. A, no tak, no to... No to już ja wymyśliłem. Nie ja wymyśliłem. Antonio Bigfoot Silva, zdaje się. No, coś tam było mówione. Ja też słyszałem o Gilbercie Ivelu jakiś No czas to... temu, ale to było z miesiąc temu. No to ja biorę obie opcje mi się podobają. Ja wolałbym chyba jednak Gilberta. Wiadomo, że Bigfoot jest większym nazwiskiem, ale chociaż Bigfoot na koksie nawalony. No to rozumiem, że Marcin ma walczyć na tej gali w grudniu, czy nie? Nie, w styczniu, 19 styczeń. Aha, bo to już wiadomo, aha. No to tak, Artur, ja to tak widzę. No. Mi się ten pomysł z Bigfootem podoba. No. Jeszcze ciekawa byłaby opcja z tym, jak się nazywa, Iwan Sztyrkow, tak? Rywal Thiago Silwy, Tak, któryś ale wyda Iwan na nie tego samego dnia przyjedzie. chyba nawet. Ale Iwan nie przyjedzie do Polski, bo musiał przywieźć ze sobą sędziów. Także, no nie, Iwan. Zresztą dla Iwana to byłaby duże. Zresztą on teraz walczy w półciężkiej. On ciężkiej chyba już nie A walczy. to w półciężkiej jest, tak? Z tego Tak, Silwą? tak, Aha, tak. okej. Z tego jest w 9-3.
No tak, no okej. Okay. Ostatnio walczył dlatego w ciężkiej, dlatego myślałem, że może dalej próbuje sił. No to jak nie 4, no to Bigfoot Silva, Gilbert Iwiel, tak. No, Gilbert w Ale sumie tak, teraz no, 9-3, nie? musi być Ale to no wiem. już. Chociaż Gilbert tam w ciężkiej też Nie, no chodzi. teraz tak, no teraz to chyba zdecydowanie tak. Ja nie wiem w ogóle na jakim jest jakby etapie kariery, bo tam chyba dużo przerwa, ale to bez znaczenia. No to. No... Ale duże nazwisko, takie na pewno dla Dużala musi być duże medialne nazwisko. Nazwisko z historią, bo bez sensu jest stawiać Dużala kontra jakiegoś, nie wiem, młody chłopak w Babilonie, nie wiem, kontra, nie wiem, Dużal Michał Olkowski. No ja tego nie widzę, bo to jest kompletnie bez sensu. Wiadomo, że Marcin musi stoczyć walkę z zawodnikiem medialnym, z jakąś większą gwiazdą. Marcin też tego chce. A Bigfoot czy Gilbert Iwel, no dwa duże nazwiska w świecie MMA, no nie trzeba przedstawiać tych nazwisk, więc jak najbardziej. Jedno z tych dwóch nazwisk, jeśli będzie którekolwiek, ja jestem zrobiony, dla mnie duże wow. Tak jest, tak jest. No dobra, i teraz przechodzimy do tych pytań o tego Aziza Karaoglu. No nie będzie Aziza Karaoglu na KSW chyba, to jest temat zamknięty, więc nie wiem, czy jest sens jakby ten temat poruszać. No też mi się tak wydaje. No, prędzej ja widziałbym Aziza w Fenie, jeśli Fen byłoby stać. Aha, pomijałem stanowisko KSW. Tu jest zaznaczone wyraźnie, tak? Tak, tak, Pomijałem, tak. no jakby... No, nadałby się do turnieju, no to ja, no to okej, okay. No to jak już tak rozmawiamy, no to przyjmijmy, że jest wszystko okej, okay. No to Damian Janikowski, no co tu będę myślał długo. No ja chciałbym zobaczyć go, wiesz co, w Fenie mimo wszystko. Chciałbym, żeby poszedł do Fenu. No widzisz, no to czy z kim byśmy go widzieli? To Michał by go widział z Fenem, a ja bym go widział z Damianem Janikowskim. Także idziemy dalej, bo też już mam pytania. Przed Karol Celiński, no nie, no i on ma walczyć o pas ACB, to po co mu KSW? Ale taki rewanż, wiesz co, szczerze mówiąc, w tej chwili rewanż z Narkunem ja bardzo chętnie bym zobaczył. Bo Karol jest dużo lepszym zawodnikiem niż był walcząc z Narkunem. Narkun jest lepszy niż tamten Narkun, więc obaj są zupełnie w innych punktach kariery, rozwinęli się bardzo. I taki rewanż ja bym chętnie zobaczył mimo wszystko, bo według mnie Karol Celiński do Narkuna to robi wszystkich półciężkich w KSW. I robi Prado, i robi Thiago Silvę, i Chrisa Fieldsa, i tego Jamie'ego Sloana, no robi wszystkich. Z Narkunem powiem ci, że nie wiem, jakby to było. Lekkim faworytem byłby Tomek, ale tak to Karol czyści dywizję według mnie. No nie jestem przekonany tak co do tego Prado jeszcze jednak, ale to może dlatego, bo ten nogo takie wrażenie na Bo mnie wiesz co, zrobił ale tego to jest taki Prado jest bio, który idzie do przodu, a jednak Karol ma jeden z nie. No lepszych, wiesz tak. co, ułożonych boksersko zawodnik w Polsce, w całym MMA polskim, bo naprawdę ten lewy prawo u niego chodzi pięknie i boksersko jest świetnie ułożony Karol. Także według mnie są narożnik, ma kapitalny narożnik i według mnie. No tak. Czekaj, przypomnij kogo, żeby nie pomylił, bo mylą mi się gale ACB być może. Karol pokonał Winiego Magalesza na ACB, czy... Tak, pokonał. Tak, dobrze, dobrze pamiętałem. No tak, no. To myślę, że podobna półka co Wagner. Zależy jak na to spojrzeć. No parterowo, no No to nie, no to i Winiego to ostatnio na pewno pokonał nie. przecież chyba Luka Barnata też, nie? No Także te słuchaj... nazwiska ostatnie Karola robią wrażenie. Trzeba... No... No i jakby idealnie do eliminatora, na przykład z Wagnerem do walki o pas, także tak, no absolutnie widzę, no jakby jak to nie widzę, widzę, no. Tylko że na tym poziomie, że w tym momencie to się nie opłaca, w sensie jakby taki pomysł ogólnie, natomiast jakby widzę go oczywiście w KSW, ale no w tym momencie to nie ma sensu, jeżeli gdzieś tam na horyzoncie jest walka w ACB o pas, natomiast tam też jest kwestia jakichś kontuzji chyba też. Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy to wygląda. Rozmawiałem z Karolem ostatnio, ale go to nie pytałem akurat. Nie, no chyba wszystko w porządku, skoro czeka na walkę w MMA i gdzieś tam nawet jest lekko podirytowany brakiem tej walki, także czekamy. Walka Janikowski z Kłakiem bądź Kendallem Grove miałby, czy walki z Janikowski z Kłakiem bądź Kendallem Grove miałby sens. No, z Kendallem Grove to nie jestem przekonany, natomiast z Kłakiem spoko, tylko to inne kategorie są chyba Nie, też. według mnie bardziej miałby sens Skandalem, bo Kułak już naprawdę, Krzysiek jest już mega rozbity, zresztą walczy w kategorii 77 No kilo, tak. także według mnie nie miałaby sensu walka To inaczej, Janikowskiego z to Kułakiem. Janikowski wygrałby z Kułakiem, moim zdaniem, jakby Tak, do tej tak. walki doszło w 8-4, a wydaje mi się, że Damian by z Kendallem jednak chyba nie wygrał. Też Kendall mi się chyba dobrze tak sobie radzi po KSW bardzo.
Też mi się tak wydaje, ale tą walkę nie zobaczą, ale ta, zobacz, jaki Damian ma przeciwników. Walczył ta z No. Matelą, także no. No tak, no nie, no Kendall Grun, znaczy mi się wydaje, że Michał jakby udowodnił pewną rzecz, że jednak chyba trzeba trochę wyhamować może z poziomem rywali dla Damiana. No każdy chciał to zobaczyć, zobaczyliśmy, wiem jak to wyglądało. Co nie zmienia faktu, że ja, Damian się pokazał dużo lepiej niż się spodziewałem ja osobiście. Znaczy uciekał w parterze, no, o czym wspominałem i naprawdę miał też parę ciosów mocnych, zadał Michałowi, także no ale Kendall Grove jednak to dalej kwestia parterowa jest dużo, duże, miał duże znaczenie, zasięgi. No Michał kilka lat temu oczywiście, ale bardzo ciężką walkę miał z Kendallem. Więc jakoś na bazie tego uważam, że to nie byłby dobry pomysł, po prostu matchmakingowo, nie byłoby to zbyt sensowne starcie na ten moment, ale ogólnie tak. Ogólnie w ogóle Kendall Groove jako powracający zawodnik do KSW jest ciekawym pomysłem. Tak, według mnie też. Chciałbym, bardzo chętnie to zobaczył. No, bo dobrze sobie nie radził. Nie wiem, jaki jest aktualnie status jego zwycięstw i co, porażek, bo ja ale bardzo, bardzo chętnie zobaczyłem walkę Kendalla Grove'a ze Scottem Askamem. O, no dobre, no dobre, dobre, no, no, no. Czy chętnie obejrzelibyście trzecią walkę Pudziana z Jamesem Thompsonem? Nie. Idealna walka na zakończenie kariery dla Mariusza i wygrana. Idealna, tak. No tak, no coś w tym jest. No jednak ludzie, jeszcze tyle lat minęło, a ludzie dalej jeszcze tymi walkami żyją. No wiesz, no niedokończone sprawy panowie mają jednak, nie? No tak, nawet była jedna taka gala, się nazywa Unfinished Business chyba, nie? To miała być walka z Lebanerem, druga róża, ale to też jaja. Swoją drogą. Dalej nie można do niej dojść w żadnej formule. Jakiś czas temu zastanawialiście się, z kim sparował Popek, w którymś z podcastów bodajże był to Waterproof. Była mowa o tym, iż Popek sparował z Orkowskim. Nic mi nie wiem na ten temat. No ja mogę przytoczyć historię, taką anegdotę, to kilka osób pewnie o tym słyszało, jak Popek miał trenować, sparować z Akopem, jeszcze w S4. Jak przyszedł Popek, zobaczył rozgrzewającego się Akopa na worku trenującego, tam kopiącego, to Popek stwierdził, że boli go brzuch i nie będzie sparował dzisiaj. I są na to świadkowie, także nie wiem, czy Popek trenował z Michałem Orkowskim. Nie, no to widzisz, nie, no to jest do odkopania ten wywiad z Akopem z WCA, to jest wywiad przed walką Akopa. A tak, przecież Akop nawet opowiadał o tym wywiadzie, ale no to tak. No tak, ale to Akop chyba opowiadał o tym, że doszło do tego sparingu i chyba... I do sparingu doszło później. Jakob nie był zadowolony z siebie, bo był na roztrenowaniu i tak dalej, ale i tak dalej. To, ale to było później, to było, to ty mówisz o tym, ja mówię o tym, że do tego sparingu nie doszło, a za jakiś czas później doszło do tego sparingu, ale to jest jakiś czas. Możliwe, możliwe. No to, no to okej. Okay. Pierwotnie no to jakby... nie doszło, pierwotnie brzuch wolał Popka. Tak, no to o Orkowskim nic nie wiem na ten temat. Ale chętnie zobaczę, jak wyglądał ten sparing, szczerze mówiąc. No nie wiem, jakoś mnie, nie, ja nie, ale okej. Okay. Zmiana Szadzińskiego na Szuriego lepsza czy gorsza? No to mówiliśmy, no to jakby dobra po prostu, o, dobra zmiana. Co o zestawieniu Conor Cowboy, no to powiedzieliśmy, z kim będzie walczył Martin Ford? O, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja już wymyśliłem, ale nie powiem wam. Trzecia część wywiadu z Martinem. Jest taka szansa, że to będą tylko dwie części. Będę do tego siadał jutro w ciągu dnia, żeby zobaczyć, żebym wam nie też nie dał 20-minutowej drugiej części, tylko bo nam zostało jeszcze 50 minut i nie wiem, czy będę to dzielił, czy nie. Jest szansa, że tego nie podzielę, bo bardzo ładnie obejrzeliście, że tak powiem, pierwszą część, 25 tysięcy odsłon, więc w nagrodę za to być może faktycznie dam całość. I jest tam walka, którą ja wymyśliłem. Ja wymyśliłem rywala Martina Forda i to jest bardzo dobry pomysł, Michał o tym wie. Tak, zgadzam się. Jest to naprawdę dobry pomysł, natomiast ja nie jestem znaczy, zadowolony do końca. Medialnie wiesz, gdyby to doszło do tego, to KSW, to marketingowo majstersztyk. Cały świat o tym mówi. Naprawdę, cały świat o tym mówi. No, to prawda, w Hollywoodzie by o tym mówili. Tak. Więc o tym będzie, też będzie o Normanie Parku, o tym, do kiedy ma kontrakt, cała karta KSW 46, o tym, o Borysie Mańkowskim, jego rywalu i o tym, o doborze rywala, o garzach, o tym, która walka była najdroższa do tej pory w historii KSW wśród tych prosportowych. Czy za walkę Popka da się postawić cały fight w Gliwicach? I tak dalej, i tak dalej. Także druga część jest ciekawsza od tej pierwszej. To jakby chyba tak w moim odczuciu przynajmniej. Więc polecam. I tak, no i tutaj jest też ostatnie pytanie i na nie nie odpowiemy. Odpowie na nie wywiad
wywiad z. No bo co Michał by teraz nie wymyślił, to nie wymyśli chyba raczej nic Nie. ciekawszego, no bo Nie, to nie, nie, nie. jest. Ja jestem trochę. Znaczy, boję się, że to jest możliwe po prostu i trochę będzie moja wina Ale potem, wiesz co, ale ja to chętnie bym zobaczył, szczerze ale mówiąc. tak, no, a co tam? Co Ja tam? bym Znaczy, zobaczył kwestia chętnie. jest. Znaczy, problem, na czym polega mój problem na tym? Problem polega na tym, że ja to wymyśliłem, to jest dobre, może do tego dojść, a nic z tego nie będę miał. I tu jest problem. Na tym polega problem właśnie, że ja nic z tego nie będę miała. To jest genialny pojedynek. Ja chociażbym chciał 1% z pay-per-view, bo to naprawdę byłoby dużo. Ten 1% byłby największym 1% w historii KSW prawdopodobnie, więc no cóż, no może, chociaż może 2 bilety dostanę. No nic, Ja bym chciał zobaczymy. jeszcze 1% podatku tego rywala. Także tak to wygląda. To byłoby wszystko, jeżeli chodzi o 154 odcinek MMA Tonight, czyli podcastu od indycage.pl. Dziękuję bardzo, że nas wysłuchaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to się pomaga nam, co? Fajnie rozwijać. Tak jest, fajnie się rozwijamy. Dziękujemy, że oglądacie. Już grubo ponad 2000 wyskakujemy, jeżeli chodzi o odsłony podcastu, także trafia on szeroko. Mam nadzieję, że te kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które słucha nas na SoundCloud, jest również ukontentowane tym faktem, że to się tam pojawia, bo jak wiecie, kasujemy od przedostatni odcinek i wstawiamy sobie tylko po 2 odcinki do odsłuchu, więc robimy to tylko tak, żebyście tak naprawdę dla was, żebyście mogli to odsłuchać, bo jest to oczywiście wygodniejsze niż na YouTubie. Chociaż powstał jakiś YouTube Music, z tego ostatnio mi się aktualizacja włączyła, nie wiem jak działa jeszcze, więc nie wiem, czy przy zgaszeniu telefonu dalej słychać, ale chyba nie, trzeba instalować inne aplikacje, co jest jednak trochę uciążliwe, także SoundCloud lepiej się tu sprawdza. Więc mam nadzieję, że ci, którzy nas tam słuchają, są zadowoleni. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli chcecie się jakieś pytania jeszcze nam zadać, albo kwestie, żebyśmy poruszyli na następnym podcaście, no to piszcie oczywiście w komentarzach. Jak macie pomysł na rywala Martina Forda, to piszcie w komentarzach. Myślę, że przy następnej okazji również zrobimy taką opcję z pytaniami, tylko trochę wcześniej, żebyście mieli więcej czasu, aby nam je zadać. Tymczasem zamykamy 154 odcinek MMA Tonight. Prowadzącym bym ja, Olkiewicz Mariusz, a pomagał mi niezmiennie Michał Malinowski. Ahoj! Trzymajcie się piona.